Dobra, odpalaj to gówno. I się zaczyna, nie? Witajcie, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku średnio śmiesznego podcastu. Jest to odcinek, nie pamiętam, który, zgubiłem się gdzieś przy 70, to jest chyba 79 albo 80. No, witamy. 69 już za nami w każdym razie. Tak, i niedługo setka. Jeżeli dotrwamy. Jak ostatnio tak, kurde, średnio nam idzie to docieranie do tej setki. Ale no, był odcinek, w sensie z waszej perspektywy, był z naszej perspektywy, dopiero on wyjdzie, tam jest wszystko wyjaśnione. Aha, miesiąc temu nagrywałem. Tak. Spoko. Ej, wrzuciłem go, zmontowałem, dograłem od siebie jeszcze coś, jakby on już jest zakolejkowany, jest wrzucony, jest gotowy. W tej chwili mógłbym go nawet udostępnić dosłownie w tym momencie, no to... ale wejdzie w sobotę, tak? Aha, okej. Okay. No. Dobra. Będzie niespodzianka. W sumie tylko... nie ma teraz przynajmniej tłumaczenia się w tym odcinku, bo tam wszystko wytłumaczone. No, znaczy tam wstępnie. Znaczy kompletnie nie pamiętam, co ja tam nagrywałem, ale na pewno was nie przepraszałem, nie? Nie, no ty powiedziałeś po prostu, że mnie nie ma, ja tam dograłem, że no tak, no mnie nie było, ale już wróciłem i no były sprawy po prostu, które musiałem ogarnąć i że podcast nie jest aż tak ważny, jak ważniejsze są sprawy i no. Za mało reklam. Tak. Jakby było więcej reklam, to by był ważniejszy. Tak, reklamy, kurde, w ogóle subów nie mamy, kasy nie zarabiamy i to wszystko przez to, widzicie, nie staramy się, bo wy się nie staracie. Nie, no żarty. Nie, ale dobra, pomijmy już ten temat, bo jakby nie chcę się znowu na ten sam temat gadać. Na jaki temat dzisiaj w ogóle będziemy gadać? Ja chciałem pogadać sobie o Valhalli. Tak trochę spóźniony jestem, gdzieś z rok, z półtora, ale chciałem sobie pogadać o tej gierce. No. Po prostu. Tak, bo niedawno się ukazała po prostu na Game Passie. I Barney stwierdził, że... Jestem królem oszczędzania i po prostu ja nie będę kupował gry. Ja poczekam, aż ona przyjdzie na Game Passa. Tak. A że Microsoft z Ubisoftem tam się teraz troszeczkę stykają końcówkami, no to jest w Game Passie. Ale EA też w sumie. No EA jest, Ubisoft jest, Blizzard jest, Bethesda jest, wszystko jest, kurde, w Microsoftie. Niedługo to, nie wiem, nawet Sony będzie w Microsoftie. Serio, jakby nie zdziwiłbym się, jakby, nie wiem, na przykład... Ty, ale było właśnie, że jak Microsoft wykopywał Blizzarda, to, tak, to się bali, że Call of Duty nie będzie na ten, na PS-ki, ale no w tak, koniec końców ale... powiedzieli, że będzie. No tak, bo się dogadali na tej zasadzie, że dobra, my wykupujemy, ale no jakby i tak będziemy dawać na inne konsole, nie? Żeby nie było właśnie monopolu, to się tak nazywa. Żeby nie było monopolu na rynku, że wiesz, że wszyscy teraz będą tylko Xboxy i kompy i w ogóle, a PlayStation wypadnie z obiegu i tyle. No jakby chcieli chamsko zagrać, to mogliby i ludzie po prostu by... No co, no jak ktoś jest... On kupuje każdą wersję Call of Duty, co wychodzi, wszystkie zombie, dodatki, wszystko. No on by kupił tak, ale znaczy Microsoft ogólnie chciał tak zrobić. No. Tylko, że czekaj, kto robi Call of Duty? No, Blizzard. Blizzard. Blizzard się na to nie zgodził. Blizzard powiedział, że mordy, ale my nie zrobimy tak, że tylko to będzie dla was. Jakby nasza sprzedaż to też jest PlayStation. Ludzie na playkach też grają w Call of Duty. I to by było trochę bez sensu, tak? Ja rozumiem, wy nam dajecie pieniądze i będzie no spoko, bo jesteśmy wasi, ale no my zastrzegamy sobie prawo do tego, żeby też robić na playkę i żeby to wychodziło w tym samym momencie. Bo inaczej to my nie podpisujemy żadnego kontraktu i my tam pierdolimy wasze pieniądze. Tymczasem Palworld, nikogo nie pytając o zdanie, robi sobie grę o Pokémona. Tak. Palworld też w ogóle. Jakby, że zero licencji, zero niczego. Chuj, tam mamy Pikachu. Jak trzeba być. Wiecie, mi się przypomina, jak masz te gry na telefon, wszystkie jakieś tam takie te wyścigówki na przykład czy coś i masz zamiast Audi masz Audi na przykład, nie? Że tam jest jedna literka jest zmieniona, mimo że jakby z wyglądu to widać, że to jest na przykład Audi GTA R5, znaczek przecięty na pół. Tak, obej. Masz obej, a zamiast Audi R8 mi chuje. Nie, ale ogólnie z Palworld też jest śmieszna historia, bo Pokémon jakby nie zastrzega sobie praw autorskich, jeżeli to jest parodia i oni to stwierdzili, że to jest parodia Pokémonów i dlatego Pokémon w sumie nie może z tym nic zrobić jako marka. No cóż, no. Tak to jest, jak się nie umiem. W sumie można śmiało powiedzieć, że to jest parodia Pokémonów, bo jakby... Bo ta gra Pokémony jest... z karabinami. Ta gra jest ogólnie parodią w gry. W sensie... Ja się przyznam bez bicia, nie grałem jeszcze.
patrzyłem tylko na gameplaye, patrzyłem co to jest, jak to jest, dlaczego to jest. Nie mój klimat. Znaczy ja sobie pograłem zbyt kolorowe, i mnie zbyt... w sumie wciągnęło dosyć. No bo dla ciebie, na przykład, no właśnie wiedziałem, że tobie się będzie to coś podobać, bo ty lubisz takie kolorowe gry. W sensie, w Fortnite'a może nie grasz, ale zobacz, Apex? No uwielbiasz Apexa, cały czas. Ale nie chodzi o kolory, tam jest po prostu dynamika. No właśnie, też o to chodzi, że kolorowe gry na ogół są dynamiczne, bo są skierowane bardziej dla młodszych. Ale ta gra jest akurat, Power to jest mało dynamiczna. Jakby no, wiem. No tak, dobra. Porównaniu... No dobra, masz jakieś uniki, ale no chłopie... No dobra, ale porównaj sobie Palworda do, nie wiem, gry pokroju Red Dead Redemption. Ja wiem, to jest dziwne. Chyba sobie jaja w tej chwili robisz, że porównujesz jakąkolwiek grę do najwolniejszej gry na świecie. Właśnie, ale no widzisz, ja na przykład Red Deada lubię, bardzo lubię tą grę. Może to nie jest moja ulubiona gra, ale jest bardzo dobrą grą, bo jest wolna. Porównaj sobie do Mafii jedynki, która też jest strasznie wolną, ciągnącą się grą, w której za bardzo to no nic dobra, się nie dzieje, masz dużo filmików, scenek trochę, i tak dalej. Teraz trochę dziwnie wyszło, bo mówiliśmy o dynamice gry, że dużo się dzieje jakby w jednym czasie na ekranie, a to, że fabuła po prostu idzie powoli, przemieszczanie się z punktu się A do wiąże. Punktu B, no... To się no, trochę wiąże ze sobą. No nie, no jak masz grę, która cała w sobie jest wolna, ma wolną fabułę i tak dalej, to bez sensu, gdyby na ekranie się dużo działo, chociaż w sumie Hellblade jest takim trochę czymś. Bo ogólnie no, to ja bardzo mało grałem, gra, to się nie wypowiem. Gra się bardzo powoli rozkręca, jest bardzo wolna sama w sobie, jest taka tajemnicza, trochę horrorowa, wiesz, wszystko powoli się dzieje, po czym przychodzi scena walki i ty po prostu masz scenę jak z Devil May Cry. Masz wielki miecz, wiesz, trzy razy większy od postaci i nakurwiasz po prostu 20 tysięcy kombosów w sekundę. To jest takie trochę dziwne połączenie, no ale no... Nie wiem, lubię takie gry widocznie. W sensie Red Deada, nawet nie wiem do czego można byłoby Red Deada porównać. No jak to do czego? No do GTA, do Mafii, do no, Saints Row. Ciężko porównać to do tych gier, bo to są jakby dwa różne uniwersa. No tak, jasne. Wiąże się tylko z tym, że jest otwarty świat i szczelasz. Do Wiedźmina nawet możesz teoretycznie porównać. Mimo, że... No to do Wiedźmina, no to Wiedźmin już był bardziej dynamiczny. No Wiedźmin jest trochę szybszy. GTA jest jeszcze trochę szybsze, a Saints Row jest jeszcze szybsze niż GTA. Ale Saints Row... No tam to jest za daleko według mnie, no inna tematyka gry w ogóle. No masz open worlda, masz fabułę, masz postać grywalną jedną, jakby predefiniowaną lub nie predefiniowaną przez twórców. Coś bo... czujesz, że zaraz będziesz porównał Red Deada do Need for Speeda albo do Forzy. No nie, no. Też masz otwarty świat, no też tak. Możesz się przemieszczać pojazdem. Dobra, no to czy Microsoft Flight Simulator ma otwarte świat, czy nie? Nie. No nie. I widzisz, no i to jest właśnie to, nie? Nie masz otwartego świata, masz zamknięty świat, ale masz chyba świat wielkości dosłownie świata. W sensie ziemi, kuli ziemskiej. Ale to jest zamknięty nie świat. Ja próbowałem sobie w ogóle na Xboxie odpalić, tylko jeszcze na SC i nie mogłem nic odpalić. Włączyć nie mogłem nic. Tak nie mogłeś? No, miałem główny ekran, mogłem sobie wybrać tam jakąś mapę, ale nie mogłem tego w ogóle odpalić. No to coś źle robiłeś, bo ja normalnie grałem. I na Xboxie, i na kompie. Na kompie to w ogóle waży 200 giga niecałe, nie? Także polecam ściągać to, nie wiem, w nocy, jeżeli macie słabego neta, albo średniego przynajmniej. Bo jak macie szybkiego, no to okej, okay, ale tak ja ściągałem to jeszcze na starym mieszkaniu. Ja pierdziele, ja włączyłem pobieranie rano, wieczorem mogłem w to zagrać dopiero. Mi się to pobierało z 7 godzin. No, duża gra, no. Znaczy, no duża. Za 15 lat ktoś odpalił podcast, 200 giga, nie mówią, duża gra. Pójrzałeś? Kurwa, 200 giga, przecież ja to pobieram w 10 sekund. Tak. Ogólnie to mieliśmy pogadać sobie o Valhalla. No. Ty twierdzisz, że Valhalla to nudy i w ogóle. No ja się od tej gry odbiłem. W sensie trochę się odbiłem, trochę też byłem nastawiony źle przez to, że oglądałem gameplaye, które też jakby, no nie chcę mówić może który youtuber, ale jest tak jeden dosyć popularny youtuber na polskim YouTubie, który w to grał i on narzekał na tą grę. I wiesz, jakby przez to może, że ja to oglądałem i widziałem to, na co on narzeka, to zwracałem na to uwagę też.
Bo gdybym może sam grał, to może bym nawet nie zwrócił na takie szczegóły uwagi, bo to nie były tak jak w Cyberpunku w tych pierwszych wersjach, że dosłownie nic się nie dało zrobić, wiesz, wywalało cię z gry, nie wiem, spadałeś pod mapę i tak dalej, tylko to były takie głupie pierdoły, ale ten ziomuś, który w to grał, zwracał uwagę na te głupie pierdoły i przez to ja zwracałem jakby uwagę na te głupie pierdoły. I przez to, że zwracałem uwagę na te głupie pierdoły, kiedy już zacząłem w to grać, to mi się ta gra nie podobała. Nie wiem, kiedy ty w to grałeś, ale jakby jest, myślę, że spokojnie rok po premierze i ja dopiero to ogrywam, także myślę, że gra też jest połatana. Ale nie, bo to nie były glitche, to nie były jakieś rzeczy, które... To były takie pierdoły na zasadzie, nie wiem, masz pustą wioskę, w sensie no masz mało ludzi, roślina jest rzadka, grafika jakby nie jest aż tak ładna, jakby mogłaby być. Niektóre mechaniki są jakieś takie, kurde, dziwne. Animacje są troszeczkę sztucznie zrobione, jakby... Według mnie po prostu... Powiem ci tak, nie grałem jeszcze w żadnego RPGa, gdzie animacje podczas rozmowy i dialogi były nagrane idealnie. A ja grałem. Co? Wiedźmin. No chyba cię pogrzało w tej chwili. Wiedźmin nie zajebiście jest zrobione. Nie ma nawet takiej opcji. Zajebiście jest Wiedźmin nie zrobione. Bez przesady. Jak grasz po angielsku, masz normalnie ruch ust zgrany idealnie z dubbingiem. No ale chodzi mi tutaj ogólnie o mimikę twarzy też i tak dalej. No jakby nie ma czegoś takiego. No to jeżeli chodzi o mimikę twarzy, no to bym powiedział w sumie, że Star Warsy, ten... Czekaj, to nie Jedi Survivor, tylko Fallen Order. No ten drugi nowy Star Wars. Tam grałem w tego pierwszego nowego Star Warsa i ja się znowu od tego odbiłem. Tam tak. Jakby cały czas było w kółko to samo. Skakanie, przedostawanie się gdzieś, no i właśnie, trochę się pobicia i... Właśnie ludzie strasznie narzekali na tą grę. No. Właśnie na te aspekty i w dwójce to totalnie poprawili. Jest dosłownie odwrotność tej gry. Masz aż za dużo tego wszystkiego. Masz wierzchowce, które ci jakby bardzo ułatwiają to. Masz skakania po tych wyrzutach jakby powietrza i tak. Masz bardzo dużo właśnie takiego, aż za dużo tego parkouru, za jak dużo. Jak słyszę wyrzuty powietrza, to mi się od razu kojarzy symulator kozy. 3. Biegniesz tą kozą i masz wentylatory w dachu i wywala cię w górę. No to coś takiego masz właśnie w Jedi Survivor. Czy tam Fallen Order, nie pamiętam, która jest, która... No nie chce mi się sprawdzać. Dobra, ale no mieliśmy gadać o... Znaczy ty chciałeś bardzo gadać o Valhalla. Nie chciałem jakoś bardzo gadać, ale no chciałem po prostu ci wytłumaczyć, że myślę, że jednak warto jest zagrać. No ogólnie z takich rzeczy, co ja narzekam, co w tej grze jest dla mnie nie tak, no to na przykład... Poczekaj. No, dobra. To na przykład... Śmieszne jest to, że twoje chrząknięcie jest 3 razy głośniejsze niż twoja mowa, bo na ogół jak gadasz, to trzymasz mikrofon mniej więcej tak i cię ledwo co słychać. Cały czas trzymam tak samo. Zobacz, że w ogóle ta linia się nie zmienia. No dobra, jak mówię, to zobacz, że jest głośniej, no, no ponieważ... No teraz głośniej powiedziałeś, tak? No nie. Jak ja się odezwę tak, to też będzie głośniej. No to mów tak. Albo w mikrofon. Dobra, no nieważne. No, nie, bo im uszy w ogóle wyłączą nas, chłopie, bo będą co chwilę zmiany głośności. W każdym razie, co ja mówiłem? Że ta gra nie jest zła. No właśnie nie, chciałem powiedzieć, co mnie wkurza w tej grze. Fajnie mnie słuchasz, jakby podcast pełną parą. No bo drink mi się skończył, no ale mówię, no. Bardziej myślę teraz o alkoholu. Poruszanie się, w sensie po przeszkodach na przykład i zeskakiwanie czy schodzenie po ścianach, takie jest to mało intuicyjne według mnie. Jakby czasem mam tak, że biegnę i są przeszkody i chcę wskoczyć na tamtą, a on w ogóle wywala mi po skosie i spada skądś. Kurde, pod tym względem chyba takim moim faworytem albo będzie Prince of Persia, tylko nie ten, co teraz niedawno wyszedł, ten jakby 2D, tylko ten wcześniejszy 3D, tak grzejnik się włączy, bo otworzyć okno. Może zakręcić grzejnik. Zakręcę, bo chyba ty tu masz 24 stopnie jak nic. Więcej. Nie widzę, ale więcej. Albo właśnie ten starszy Prince of Persia, jeszcze w 3D, co było. To jest, nie wiem, sprzed 10 lat mniej więcej gra. Ale w Prince of Persia zawsze było, chłopie, to tak to było gładko się biegało, nie? Tam aż to było takie naturalne, że ty po prostu widzisz ścianę i wiesz, że to i to zrobisz.
Jakby, że twoja postać sama z siebie to zrobi, albo ty po prostu wskażesz jej, że ma to zrobić i ona to po prostu zrobi. Ewentualnie jeszcze bardzo mi się podobało też w Uncharted 4, jak te postaci się zachowywały. Nie podpasował mnie w ogóle Uncharted i teraz zaleję się falą hejtu, ale nudziła mnie ta gra, to było jak oglądanie filmu. Dialogów mnóstwo. Zgadaliśmy na ten temat kiedyś, że właśnie tobie ta gra nie pasuje przez to, że ma fabułę. Nie no, no są gry, które mają fabułę, ale się w nią gra, a nie się ją ogląda. Jak chcę sobie obejrzeć, to obejrzę sobie, nie wiem, film i będę miał lepszy jakościowo, jakiś film akcji. No, niby tak. W sensie, dobra, może powiem tak. Mi na przykład Uncharted strasznie właśnie podobał się przez to, że jak miałeś cutscenkę, to ta cutscenka była tak płynnie zrobiona, tak dobrze zrobiona, że ty nie wiedziałeś, kiedy ona się zaczyna i kiedy kończy. Bo mnie na przykład strasznie wybijają te takie cutscenki w grach, gdzie wiesz, masz grę. Dobiegasz do miejsca, czarny ekran, tak. Pojawiają się postacie gadające. Tak, czarny ekran, wczytywanie i jeb cutscenka, gdzie w ogóle to inaczej wygląda niż twoja gra. No, tak jak ja gram na ultrapanoramicznym ekranie, to często cutscenki są jakby w tym mniejszym prostokącie. Że masz te wielkie czarne pasy po boku, masz cutscenkę, chuj, czarny ekran, masz powrót do gry. Mnie to tak wybija. Jak mam się wczuć w takie coś? Na przykład w Wiedźminie tak miałem. Nie mogłem się wczuć w ogóle. A właśnie w Uncharted to jest wszystko tak idealnie płynniutko. I drugą rzeczą, którą mi bardzo w Uncharted pasowała, to jest to, że jakby fizyka po prostu pod każdym względem nam była dopracowana. Tam były tak takie głupie rzeczy dopracowane perfekcyjnie, typu nie wiem, jak wskoczysz do błota i potem będziesz się strzelać, to pierwsza kula jakby poleci trochę bliżej i trochę niżej niż kolejna. Plus do tego łuska z pierwszej tej kuli będzie brudna, jak wyleci z pistoletu. No mnóstwo takich szczegółów. Takie pierdoły, które po prostu mało kto w ogóle nawet pomyśli o tym, żeby zwrócić na takie coś uwagę. No jakby grasz w grę, żeby w nią pograć. Przejść fabułę, poszczelać. No tak. A nie, wiesz, to patrzeć... Cię obchodzi to, że nie wiem, łuski są brudne. Że w drugiej godzinie gry dwie łuski miałem brudne, bo się poślizgnąłem na błodzie. No właśnie, to jest to, nie? Że jakby w Uncharted'zie coś takiego jest. I chciałem jeszcze powiedzieć o czym ja chciałem jeszcze powiedzieć? Wybijeć mnie z czymś. No nie zacząłeś nawet mówić o czymś innym. Nie, właśnie wcześniej tak. Chciałem jeszcze coś drugiego powiedzieć. O Valhalla jeszcze? Cześć, mówiłem o Prince of Persia, że jest fizyka zarąbista. Mówiłem o Uncharted, że jest fizyka zarąbista. I chciałem pewnie jeszcze coś powiedzieć o kolejnej grze, która też ma zarąbistą fizykę, ale totalnie nie pamiętam, więc ominiemy ten temat. Ok. A propos Valhalla jeszcze. Ja na przykład mam takie podejście ogólnie do tych nowych Assassinów, że one są jakby to jest wszystko to samo. No ja miałem też takie podejście, ale jakby Valhalla mi taką świeżością powiała trochę. W sensie to jest tytuł, który jak wyszedł na premierę, ja go chciałem, potem o nim w ogóle zapomniałem, że on istnieje. I nagle boom, Assassin Mirage. Nagle boom, Game Pass Valhalla. Mówię, ty, ja to chciałem kiedyś. Bum, pobrałem, pograłem. Na początku jest mega nudno, no bo masz, jakby lądujesz w Norwegii, zimno, cimno. Jak w Norwegii. Góry, deprecha i problemy rodzinne. I jak w Norwegii. I na początku chciałem tą grę w ogóle wywalić. Mówię, tu się nic nie dzieje. Nawet do kumpla mówiłem, ty weź w ogóle, nie graj w to, bo to jest no, nudne. Cały czas się tylko po skałach spinasz, żeby coś znaleźć i w sumie tyle. No ale pograłem, przemęczyłem się, boom. Robimy wypad na wakacje do Anglii. I tam już się naprawdę fajnie dzieje, bo tam no jakby masz sporo tych mechanik. Masz już tą osadę, że sobie rozbudowujesz osadę. Żeby rozbudować osadę też musisz materiały jakieś zdobywać i tak dalej. Masz questy od tych postaci w osadach, w sensie od sklepikarzy na przykład. No jakby dużo się tam dzieje. Jakby, no. Nie chcesz kolejną popitkę? Nie. Okej. Jakby... Tu gadaj, ja sobie pójdę drinka zrobić. No ale to chodzi o to, żebym gadał do ciebie, bo to... Ale ja ciebie to słyszę. Aha. Ja będę cicho. No jakby... Ja cię słyszę. No i zostawiamy samego człowieka. Dobra. Jakby masz... No dużo takich mechanik fajnych, no i...
No wiadomo, standardowo jest kruk, który chyba jest od... Nawet nie wiem, od której części. No, mi się wydaje, że od Originsa jest kruk chyba. No, drzewko umiejętności też fajne, ale ogólnie Assassin słynie z tego, że zazwyczaj w Assassinie były właśnie jakieś takie fajne eliminacje i tak dalej, nie? Z tymi ukrytymi oszczami i w ogóle, nie? Kojarzysz? No, pamiętam. No, i tutaj o dziwo jest tego dosyć mało. No bo to już nie jest stary Assassin, w którym miałeś ukryte ostrza, eliminacje. No bo przede wszystkim musisz mieć świadomość, że ty nie jesteś Assassinem, tylko ty jesteś Wikingiem. No właśnie. Więc co to kurwa za sens robić grę, która nazywa się Assassin, gdzie nie jesteś Assassinem? To tak jakbym zrobił Need for Speed jakby, i się ścigał kurwa. On jakby w pewnym sensie dołącza do tych Assassinów w trakcie fabuły. Dostaje to ostrze i tak dalej. Znaczy ostrze dostaje w sumie w miarę na początku gry. No ale no to i... nie ma żadnego sensu. W sensie, no mówię, w sensie to... nie do tego dążyłem. Bardziej chodzi mi o to, że jak miałeś już to ukryte ostrze, to miałeś mnóstwo różnych eliminacji z tym ukrytym ostrzem. No tak, od góry, a tutaj, do dołu, masz skrytobójstwo z krzaku gdzieś czy coś takiego. Te animacje są praktycznie zawsze takie same. I masz jeszcze, jak sobie umiejętność znajdziesz, że on robi jakby w danym momencie, kiedy przeciwnik wykonuje atak, robi przeskok nad nim i wbija mu w plecy ostrze, nie? I w sumie tyle z ukrytych ostrze. Wow. No ale masz fajne eliminacje, na przykład jak pokonujesz ciężkiego wroga, gdzie on tam ma taki topór wielki, chłopie, wyrywasz mu ten topór i mu łeb odcina, no, nie? No masz po prostu już taki Mortal Kombat trochę. No, taki jest dosyć. Finisher z Mortal Kombat. Ale ogólnie powiem ci, fajny klimat, chłopie. Robisz najazd, dopływasz do brzegu, chłopie, on wyciąga ten róg i dmucha w niego i od razu wszyscy się drą i pali się wiochy, chłopie, napadacie się. Spoko to jest. Nie wiem, jakoś mi Assassin, ostatni Assassin, jaki mi pasował, to jest Black Flag i to będę powtarzał nie raz, nie dwa, że pierwsze Assassiny były bardzo fajne, były bardzo spoko, były naprawdę dopracowane, były ładne jak na tamte czasy, były widać, że ktoś kurwa usiadł i ktoś pomyślał i ktoś to zrobił dobrze i się postarał, żeby to było dobrze. No i dlatego, że tam się postarali, to ta marka wyrosła, tylko no to i jest teraz... EA robi z tego... To jest Ubisoft. Co? To jest Ubisoft. A, no sorry, to porąbało mi się. To jest Ubisoft. Ubisoft po prostu od paru lat, i to nie tylko ja mówię, bo to mówią różni ludzie, którzy na pewno bardziej się znają na grach niż ja, mówią, że Ubisoft po prostu się zjebał. Ubisoft no, kiedyś nie, robił no, dobre gry. Ale dla mnie też zarąbisty był Black Flag. No, mistrzostwo to było dla no, mnie. No, ja Black Flaga to dosłownie skończyłem i na następny dzień zacząłem od nowa. I tak zrobiłem chyba ze 3 razy pod rząd. No i potem grałem jeszcze w Originsa. Originsa przeszedłem, był taki se. Odyseja odpaliłem, chłopie, pograłem 2 godziny może. No też. Wywaliłem to, w ogóle mi się nie podobało już. W ogóle zupełnie inaczej, nic mi się nie podobało w Odyseju. Powiem ci tak. I to jak pobrałem, chłopie, no to jest taki... No trochę powiedziałbym, że porównałbym to ewentualnie do Black Flaga. No jakbym, okay. Też masz teoretycznie statek, też ci tam goś śpiewa, jeżeli chciałeś klimat poczuć, tylko no, no co no, w Black Flagu pływałeś na otwartych morzach, a tutaj pływasz tak naprawdę rzeką. Dobra, no to powiem ci tak. Widziałeś, że mam na kompie Odyseja ściągniętego. Wiesz, kiedy ściągnąłem tego Odyseja? Nie wiem, ale mam to w dupie. Jak zaczęliśmy nagrywać my ze sobą podcast, to już wtedy to miałem ściągnięte. Ja od tego czasu, od kurwa półtora roku, od prawie 2 lat, ja się zbieram, żeby to zagrać. Ja zagrałem może 3 godziny w ciągu 2 lat. Tak, ale mnie tak. Odyseju, chłopie, jak ta postać tak mnie tak biegnie, po prostu odrzuca. Jak ta postać biegnie, to ja mam wrażenie, że on biega, jakby miał, chłopie, za duże buty. No. Tak się porusza ta postać, to jest, nie? To samo, co w Hogwarts Legacy. Te animacje biegania są dziwne i postacie strasznie do przodu jakby nogi biorą, nie do tyłu. Nie wiem, bardzo dziwnie to wygląda. Tak, no na przykład, nie wiem, w Red Deadzie, czy właśnie w GTA 5 model jakby biegania jest bardzo dobrze odwzorowany. Że postać, gdy biegnie, no to jakby sporo
jakby nogę sporo bierze do przodu, ale też sporo bierze do tyłu i widać jakby jak pracuje kolanami, ścięgnami i tak dalej. A w Hogwarts Legacy, czy właśnie ogólnie w tych nowych asasynach, to te postacie kurwa, one dosłownie biorą nogę do przodu i w ten sposób się poruszają do przodu. No ale nie, powiem ci właśnie, że w Valhalla fajnie to widać, jak on na przykład po śniegu biega, chłopie też każdy ślad widać fajnie i a w to ogóle. Ślad, no to tak, ale wiesz, ślady to już były, kurde, nie wiem, w Gothicu 1 kurwa, sprzed 25 lat. Jakby to już wtedy, chociaż w sumie nie wiem, czy w Gothicu były ślady stóp na śniegu, ale na pewno były już wtedy jakieś gry, które tak miały. Pamiętam, że Crysis na przykład był też świetnie odwzorowany, jeżeli chodzi o fizykę chodzenia, że i o wodę, i o błoto. Wiesz, i w tamtych czasach gry, które mogły mieć takie coś, że widzisz swoje ślady, gdzie stawia stopy, to były gry typu symulator chodzenia, że chodziłeś po różnych materiałach i ta gra była zbudowana na zasadzie takim, że widzisz swoje ślady. To wtedy może tak. No nie do końca. Właśnie. No dobra, czekaj, Gothic, jakie to są lata? No 2000 mniej więcej. 2000, no to jest coś takiego jak GTA 3 mniej więcej chyba, te czasy. No San Andreas wyszedł w 2007-2006? No jakoś tak, ale no to mówię wcześniej, tak? No myślę, że to będzie gdzieś GTA 3. Czekaj, San Andreas wyszedł w 2004 roku. No to mówię, no zobacz GTA 3. Nie. Bo odnośnie GTA 3 chciałem coś powiedzieć właśnie o śladach. GTA 3 2002. No to... A Gothic... Gothic wyszedł w 2001. No dobra, no to porównywalnie. Porównywalnie. No to w GTA 3 miałeś już ślady, jak chodziłeś. No tak. Co to były za ślady? No kółka. Jakie kółka? No w sensie na piachu jak byłeś, no to takie po prostu taki... Taka ścieżka się robiła z kółek jakby. To tego nie wiem, ale na pewno były ślady krwi, jak po trupie pochodziłeś. A to tak. No ale to w CS1.6 też jak było. Nie, nie było. W żadnym CS-ie chyba nie było nigdy śladów krwi. Na zasadzie jest stóp. Go 2 chyba jest. Nie, też nie ma. Ale nie ma. Jest, tylko są rozbryzgi na ścianie różne, ale to tyle. Kurde, nie, dobra, nieważne. Odklej. Odklejam. No ale dobra, nieważne. Nie było tematu. Nie wiem, w sensie no... Jakby... Jakby wydaje mi się, że chyba nie powinniśmy poruszać tematu Valhalla, ale tak chciałem po prostu pogadać o tej gierce, bo mi się gra w nią no zarąbiście dobrze. Mało tego, masz coś, czego nie było wcześniej w Assassinach, czyli masz te skille, tak? Masz ładowanie adrenaliny. No ale to jest, wiesz, już ciągnie to po prostu z gier pokroju, nie wiem, cyberpunka nawet. W cyberpunku masz to samo, masz drzewko umiejętności, masz... No to masz jakby adrenalinę. Nie odbiega od gier współczesnych. No tak, no masz, nie wiem, kurwa w Saints Row 3 już takie rzeczy były. Że jak tam zabijeś 5 pod rząd w ciągu tam iluś sekund, to miałeś adrenalinę, czy tam no, chyba każdy cios maczetą, czy tam dowolną bronią białą zadawał 20% więcej obrażeń. No jakby to takie rzeczy to już no, wiesz. Nie, no to tutaj masz normalnie, że na przykład on sobie zatruwa te topory i ciosy od toporów zatruwają wrogów, czy podpala no je. No dobra, ale to masz, wiesz, mechanikę znowu ściągniętą z gier... Nie wiem, no. Ale nie skończyłem mówić, a ty już się wtrącasz, że albo to jest z tego, albo to z tamtego. No bo ty się podniecasz tym, jakby ty mówisz, że to jest coś no bo, fajnego, no coś bo dobrego. No bo nie porównujemy tego do innych gier, tylko rozmawiamy o Asasynie i o serii Asasyna. No dobrze, ale ty mówisz coś na zasadzie, ło, to jest fajne, bo to dodali. No nie, no jakby inne gry to mają. Jakbyś, no dobrze, ale nie, kurde. Tutaj ale... jakbyś się podniecał tym, że nowa Dacia Sandero ma radio z MP3-kami. No i że wkładasz był, płytę i masz MP3. No i jakbym, no, wow. Był, jakbym miał rozmawiać tylko o Daci, no to bym powiedział, ło, ty jest zarąbista ta Dacia. No wow. Bo ma MP3. No wow, a ja miałem kurwa BMG z 2006 roku i miałem odtwarzacz DVD w aucie. No dobrze, ale rozmowa jest o konkretnej marce, tak? No, ale ja mówię o samochodach ogólnie. Ty mówisz o, konkretnie o Daci Sandero, która wow, ma MP3, a ja mówię ogólnie o samochodach, gdzie kurwa w zwykłej BMC miałem DVD. No. No. No i to jest ta różnica, że jakby ty... No ale jakby ja wiem, że no to ty w ogóle jakbyśmy tak patrzyli, to moglibyśmy w ogóle o grach nie gadać na podcaście.
bo tam wyszło coś. No dobra, no ale... zajebiste, ale no tamta gra też to ma i w ogóle nie ma sensu gadki. No właśnie, jakby porównujemy to poprzednich części, chyba że wychodzi nowa gra. Ale są gry, które mają coś nowego. Coś, co żadna inna gra wcześniej nie miała. No zobacz, dobra, no. Któraś gra kiedyś jako pierwsza miała drzewko umiejętności. No. Któraś gra jako pierwsza kiedyś miała, nie wiem, spowolnienie czasu. Któraś gra jako pierwsza kiedyś miała... bonusy na podstawie gameplayu. Pierwsza gra ze spowolnieniem czasu to był Carbon i w rozpicę. Też o tym pomyślałem, ale bardziej pomyślałem o Max Payne. To jest 90 tam któryś rocznik. To takie, kurwa, kanciate to było jeszcze na zasadzie Wolfensteina, Dooma i tak dalej. No ja wiem, co to jest Max Payne. To tam chyba już było to spowolnienie czasu, że on tak skakał, robił w locie takiego, wiesz, Supermana i wtedy można było strzelać. To może pójdziemy jeszcze krok dalej i może pogadamy o Larze Croft. O, człowiek, lepiej nie. O Tomb Raiderze, bo wydaje mi się, nie, że... Nie będę się przy tobie analizował, no już przesadę. Że może to tam było pierwsze, bo ona też miała takie, że ona wyskakiwała z tymi dwoma pistoletami. No w końcu jest znak rozpoznawczy w sumie, nie? No tak, dwa pistolety i trójkątne cycki. PS1. No nie, no ale bo ty strasznie chciałeś o tej Valhalla mówić i ty strasznie próbujesz powiedzieć, że to jest dobra gra. W sensie nie, ja nie mówię, że to jest zła gra. Nie, to jest, po prostu... To jest gra lepsza niż niektóre Assassiny, które wyszły wcześniej. No dokładnie. Nadal to jest... No to nie jest jakiś cud zarąbisty, że tak, nadal... utopić się w to, przechodzić to po 15 razy. Porównując do innych gier, to nadal jest to raczej średnia gra. W sensie, jeżeli ktoś lubi ten klimat, lubi tą historię, lubi ten sposób opowiadania historii i tak dalej, to spoko, zagra, będzie się cieszył. To jest właśnie na takiej zasadzie, jak ktoś przesiada się ze starej Daci na nową Dacię i się cieszy, że ma MP3. To dla takiej osoby ta gra jest na pewno jak najbardziej. I to spoko i będzie się cieszył, że ma Valhalla. To jest słabe porównanie, no bo ale... to jest jakby Dacia, no chłopie, no nie ma nic gorszego chyba w sumie na ten moment. Podaj mi gorszą grę niż Assassin's Creed Odyssey. No właśnie. Dla mnie? Dla mnie osobiście Red Dead. W Odyssey ja grałem dłużej. Chłopie... Jakby coś znam jego adres, możecie do mnie pisać. No, ale ja mam wywalone w tą falę hejtu. Ja mówię po prostu, jakby od samego początku podcastu wydajemy własne opinie, więc tu właśnie wydaję własną opinię. Dla mnie Red Dead jest po prostu do dupy. Nie gra mi się w to fajnie, nie wciągnąłem się. No, na tamte czasy, jak to wychodziło, była ładna graficzka. Kurwa, to nadal jest ładna graficzka. Nie wiem, bo w to nie gram. To nadal ma jedno z ładniejszych grafik w ogóle kiedykolwiek były zrobione. W sensie ludzie mówią, że no Cyberpunk ładnie wygląda. Okej, okay. Jeżeli masz turbo do kurwionego kompa, spoko, włączasz sobie te wszystkie RT, Path Racing i tak dalej i to naprawdę odbicia światła ładnie wyglądają, ale postacie są takie se, model out są okej. Okay. I to tyle. Miasto jest ładne, ładnie jest zrobione, no ale to też są jakby po prostu budynki, tam nie wchodzisz do każdego innego budynku, jakby to nie jest coś grywalnego, tylko to jest po prostu ładnie zrobione miasto, jakby i to tyle, nie? Ale na przykład w Red Deadzie znowu masz wszystko ładnie zrobione. Może nie... Nie, no za to ja szanuję akurat, bo oglądałem też filmiki, że tam, nie wiem, budują szkielet domu i za jakiś czas przychodzisz, ten dom jest zbudowany na przykład. Takie są szczegóły też kompletne. A to już swoją drogą, nie? Ale no jakby no... Stary, to jeszcze nic. Mnie na przykład rozwaliło najbardziej w Red Deadzie to. Kojarzysz na pewno, bo grałeś też pewnie w GTA 5, kojarzysz jak masz przełączanie postaci. One zawsze coś tam robią. Typu nie wiem, wychodzisz z baru, czy tam jedziesz autem. No to w Red Deadzie zawsze jest tak, że jak wczytujesz grę i włączasz się na Artura, to Artur gdzieś na przykład siedzi, gdzieś stoi, no. Coś tam sobie też robi, no jakby po prostu Rockstar Things, tak? Jakby gry Rockstara tak mają. I załóżmy jest śnieg. Ty masz Artura, który siedzi sobie przy ognisku, nie wiem, popija sobie kawę. I od ciebie do twojego konia są ślady butów. To jest taka pierdoła. No. Że wiesz, podjechał koniem, zszedł z konia, zapiął konia, doszedł do tego ogniska, robi sobie kawę, pije kawę. To są takie pierdoły, ale to dużo daje.
No jest takie, no, no, żadna inna gra tego nie ma. Nie wiem, jakby mało jest takich rzeczy chyba w grach, co by mnie aż tak ruszyło. Co mnie najbardziej rusza, to zapowiedź najnowszego sezonu Apexa. To mnie po prostu tak poruszyło, że tymczasem mam ochotę, GTA 6, GTA 6. Mam ochotę to po prostu odinstalować. Wszyscy mają GTA 6, GTA 6, GTA 6. Barney, no, nowa zapowiedź w Apexie. Sezon fajny, no, ten. No właśnie nie fajny, o to chodzi, że nie fajny. Jakby... Właśnie, bo my nie gadaliśmy GTA 6. W sensie gadaliśmy kiedyś, że tylko te przecieki co były. No ale no co GTA 6, no, no wyjdzie... Na filmikach ładnie wygląda. Wyjdzie w przyszłym roku. Na filmikach ładnie wygląda. Jestem zły o to, że oczywiście jak to GTA zwykle bywa, najpierw wychodzi tylko na konsolę. Za rok wyjdzie na kompa. Poczekam, aż pojawi się w Game Passie. Nie pojawi ci się GTA w Game Passie. Tak? No dobra. Przed chwilą wywalali GTA 5 z Game Passa. No dobra, okej. Okay. Pojawi się w Game Passie. Po 10 latach ci się pojawi w Game Passie, okej. Okay. W sensie jakby, nie wiem, usłyszałem jakąś plotę o cenie, że ma być $150 za to. Chłopie, szkoda by mi było wydać tyle kasy po prostu na grę. Nie, no w sensie, no to są ploty. Gdzie gry są, znaczy no GTA może być zaplanowane na trochę dłużej, tak? Ale ogólnie okay. Średnia gra około... nie wiem, 35 godzin do przejścia, tak? W sensie, tam jest na tej zasadzie, że, bo ja też słyszałem te plotki i to takie trochę potwierdzone, trochę nie, że ogólnie 150 euro, czy tam dolarów, to ma być jakaś wersja, wiesz, pre-order z jakimś tam ekskluzywem, w sensie tak jak miałeś, nie wiem, załóżmy Wiedźmina, zamawiałeś ten premium bundle pack, to miałeś kubek, miałeś grę, miałeś tam ręcznik chyba, jakąś tam książkę, coś tam jeszcze, wiesz, jakby taki pakiet miałeś wielki. No ja wiem, co to tak, jest preorder. No, no tak, ale masz preordery różne. Masz preordery takie, że po prostu kupujesz grę tanio i no, to tyle. Ale masz też taki premium, że jeszcze ci coś dają. No Forza nawet miałeś coś takiego, że pada, miałeś tego kolorowego, tam półprzezroczystego, plus grę, plus tam coś tam jeszcze, plus tam coś tam jeszcze. I właśnie, że podobno $150 czy tam euro ma być ten premium, ten turbo dojebany, jakiś tam coś tam, nie? Że on tam będzie miał, nie wiem, plastikowy pistolecik w zestawie na przykład. Czy tam inną jakąś pierdolę, czy kubek z napisem GTA 6. Szczerze, to mam w to wywalone. Jakby też nie jestem streamerem, że muszę grę mieć wcześniej. Jakby mogę poczekać. Znaczy preorder to nie jest, że będziesz miał grę no, wcześniej, ale czasem nie? Też możesz właśnie preordera wcześniej dorwać. Niektóre gry tylko takie są i to jest rzadkość i to raczej ludzie bardziej hejtują niż jakby to popierają, ale no na ogół preorder no to właśnie, że po prostu masz taniej, tak jak Cyberpunk wychodził, on w preorderze kosztował 160 chyba złotych, a normalnie kosztował 250, nie? To było na tej zasadzie i się okazało ogólnie, że ci co kupili w preorderze to totalne zjeby, no bo gra wyszła jak wyszła. Gra po 3 latach jest grywalna w miarę. Chociaż nawet teraz gram w Cyberka w Widmo Wolności i dalej zdarzają się dziwne błędy. Dalej, nie wiem, mam misję na zasadzie jedź gdzieś tam, wejdź do windy, wjedź na trzecie piętro, wchodzę do windy, a tam nie mogę wcisnąć przycisku. No, muszę sobie wczytać, wiesz. Zapisać, wiem, wczytać. Pograłem sobie chwilę u ciebie i nie zachęca mnie ta gra. No bo... Chociaż miałem na nią taką ochotę jak na właśnie Valhalla. No bo to jest... To się trzeba też wciągnąć. W Cyberpunka trzeba się wciągnąć. Jeżeli jakby zaczniesz sobie tą grę, przejdziesz przez ten pierwszy jakby akt tej historii, to już cię wciągnie. A nie w momencie, kiedy ja jestem w drugim akcie, wiesz, ty po prostu siadasz i sobie, o, pojeżdżę sobie autem, postrzelam do policji. Jakby, no to wiadomo, że cię nie wciągnie, bo to... Nie, ale ogólnie, no, jakby... Nie wiem. Nie wiem, no, może by mnie to wciągnęło. No też, no, odzwyczaję się od grania na kompie, bo grasz cały czas na konsoli, więc jakbyś na konsoli zagrał, to też by było inaczej. No, na pewno dużym plusem Cyberpunka według mnie jest to, że jest normalnie polski dubbing. To jest pierdoła. Ale dużo gier nie ma tego. No dobra, jasne. Cyberpunk jest polski, dlatego ma polski dubbing. Co nie jest oczywistością. Bo istnieją gry z Polski, które nie mają polskiego dubbingu. Ale tutaj na przykład masz dobry dubbing. Znaczy dubbing ogólnie... Ja lubię, jak gra jest dubbingowana. No bo
jakby możesz się skupić bardziej na szczegółach, co jest na ekranie, zamiast skupić się na przeczytaniu napisów. To swoją drogą. Po drugie, też zależy od gry. No jak masz na przykład Cyberpunka, gdzie wiesz, gra odgrywa się no, gdzieś tam w przyszłości. Logiczne, że masz dosyć trudne wyrazy, które mogłeś też nawet czasami nie zrozumieć. I nawet po angielsku, mimo że je rozumiesz, to jednak skupiasz się na tych wyrazach, wiesz, zastanawiasz się, a w Polsce masz po prostu jakby słuchasz się po polsku i tyle. Tak? Jakby to też jest jakiś tam plus. Drugi plus właśnie to jest to, co powiedziałem, ten dubbing jest po prostu dobry, w sensie są dobrzy aktorzy. Masz naprawdę śmietankę kurwa, polskich dubbingowców i aktorów. Nie wiem, Małgorzata Kożuchowska. Idę sobie dzisiaj po prostu w Cyberpunku przez ulicę i nagle słyszę, jak Małgorzata Kożuchowska na jakiegoś menela drze pizdę, że kurwa, znowu nie wróciłeś do domu. No ja pierdolę, no Hanka zem jak miłość drze się na jakiegoś menela, no. Wiesz, jak ja po prostu stanąłem takie, o, znam ten głos. I poszedłem dalej, nie? I to jest właśnie to, że wiesz, tam jest dobrze to zrobione. To jest po prostu dobrze zrobione. Nie wiem, jakby tak spojrzeć na gry w sumie, to powiem ci, że dziwnie to u mnie działa, bo albo napieprzam cały czas w Apexa i nie mam totalnie nic innego do grania, tylko cały czas Apex, albo to jak teraz na przykład, mam 3 gry, które zacząłem, w tym Apex, czyli 2 gry, które zacząłem i 3. grę mam pobraną i czeka, kiedy w nią zagram, a nie mam czasu, żeby grać. No ale ja też tak mam, w sensie ja mam czasami coś takiego, że gram w jedną grę przez pół roku. W CS-a tak miałem. Jak się dobrałem do CS-a pół roku, dzień w dzień łoiłem w CS-a po prostu dzień w dzień, po pół dnia, po cały dzień. Wiesz, wracałem z roboty, zjadłem coś, siadałem przed kompem, do późnej nocy grałem w CS-a, szybko coś zjeść, albo nawet czasami nie, bo mi się jeździć nie chciało. Idę się myć, idę spać, kurwa, rano wstaję do roboty, wracam z roboty, CS i w kółko to samo. I przez pół roku na przykład tylko CS-a, gdzie tygodniowo potrafiłem nałoić, nie wiem, załóżmy 40 godzin, 50 godzin w tygodniu. Potem mam coś takiego, że mi się nudzi ta gra. Mówię, dobra, wejdę se, nie wiem, mam tego Game Passa, Ultimate'a, mam Epica, mam Steama, poszukam jakichś gier, może nawet coś kupię, czy po prostu ściągnę, jak będzie coś fajnego za darmo. Po czym przychodzę do ciebie na chatę, a ty grasz w Fall Guys. Tak. Ja wiesz, ściągam po prostu na przykład 7 gier na raz. No i załóżmy ten jeden dzień poświęcam cały na ściąganie gier. No bo tu coś poszukać, tu jakąś recenzję obejrzeć, jak nie znam jakiejś gry, a się wydaje spoko. Tu jakiś gameplay może sobie obejrzeć tam, nie wiem, 20 minut czy tam 30. Wiesz, tu się jedna gra ściąga, dodam drugą grę sobie już włączę, żeby się pobierało, dodam coś tam. Tu przy okazji, nie wiem, po prostu włączę te pobieranie, wyjdę gdzieś z domu, nie wiem, na głupie zakupy czy coś. Potem na następny dzień siadam i zaczynam grać. I mam takie, a w co by tu zagrać? Bo mam w sumie to, mam to, mam to, mam to, mam to. Na co ja mam dzisiaj ochotę? A, dobra, no to dzisiaj załóżmy, nie wiem, pogram sobie w Assassina. Włączam tego Assassina. Kurwa, średni. Dobra, to włączam coś innego. No, w sumie fajna gierka, okej, okay, spoko. A to sprawdzę jeszcze tamto, bo się wydaje podobne. Sprawdzam kolejną grę. No dobra, okej. Okay. Sprawdzam jeszcze kolejną grę. Ta nudna, to usuwam. I w końcu kończy się na tym, że albo, nie wiem, gram w symulator pociągów, albo w Fall Guys, albo inne jakieś gówno. Nie wiem, w symulator kozy. Nie wiem, ogólnie tak teraz taka myśl mi przyszła do głowy, jak cię słuchałem. Znaczy, nie słuchałem cię w ogóle, tylko rozmyślałem sobie. Bo mi po... Już w którymś razie jak powiedziałeś, że a to sobie spróbuję jeszcze to, to już w ogóle cię przestałem słuchać, bo nudno, ale przyszła mi taka myśl do głowy. Ogólnie gierki typu MMORPG. Totalnie nie mój klimat. I wiesz o tym dobrze, ja nigdy w Metina nie grałem. No ale nie chciałem z tobą pogadać o jakichś konkretnych tytułach, tylko ogólnie o tych grach. No tak, no ale wiesz... O tym rodzaju gier. Wszyscy grali w Metina, kiedy byłem w gimbazie. No właśnie, i to jest to, co ty powiedziałeś, wszyscy. Dosłownie, kurwa, wszyscy. No właśnie, wszyscy. W klasie miałem 20 chłopa, 19 grało w Metina, ja tylko nie byłem jedyny taki, co nie grał w Metina. Bo no tak, CLS-a. Ale powiedz mi teraz, ja na przykład... Ja byłem gościem, który bardzo dużo właśnie w jakieś MMORPG grał i chętnie bym wrócił sobie na przykład do jakiegoś MMORPG. No do jakiego? Do czego? Cokolwiek.
MMORPG to jest taki tytuł, gdzie tam wsadzasz mnóstwo godzin ogólnie, żeby do czegoś dojść, tak? No tak. No bo to by byłoby sensu, gdybyś to robił 5 godzin. W międzyczasie powychodziły nowe MMORPG. Ale są na przykład słabe. W międzyczasie wychodzą jakieś gry, duże hity i tak dalej, chłopie. I ogólnie kiedyś usłyszałem, że MMORPG to jest grupa gier, które po prostu wyginą. Ale to nie wyginie. Ostatnio nawet słuchałem podcastu, nie wiem, ze 2 tygodnie temu. Właśnie na zasadzie, że czy MMORPG jeszcze istnieją i czy kiedykolwiek przestaną istnieć. I tam gościu, jeden właśnie miał taką narrację, że nie no właśnie, o to jest to co ty, że nie no przecież teraz są inne gry, że tego w ogóle jest mnóstwo, znaczy ja i tak dalej. Ja to kiedyś gdzieś usłyszałem, tylko ja nie słuchałem totalnie podcastów, bo nie słucham gówna. A drugi właśnie ziomuś. Po prostu gdzieś kiedyś jakiś filmik oglądałem, nie? A drugi ziomuś właśnie cały czas mówił coś na zasadzie, że no dobra, ale przecież ta społeczność dalej istnieje. W sensie ci ludzie, którzy włożyli setki, tysiące godzin, załóżmy w takiego Metina, czy tam nie wiem, Obliviona, nie wiem czy nawet Obliviona. Nie wiem czy w ogóle Metin ma jeszcze jakieś gracze, ale znam na przykład taką grę. Ona ma kilka serwerów dosłownie, ona jest jakby z całego świata masz gracze na jednym serwerze. I u mnie w rodzinie osoba jedna gra w tą grę i on gra na przykład tą grę już 15 lat. No bo są tacy ludzie. Ona dostała łatki graficzne i tak dalej. Gra nazywa się Call Online. Prawdopodobnie nic ci to nie mówi. Totalnie nic. Jakbym ci to pokazał, to nawet byś w to nie chciał grać. Znaczy, pomijam wam, że w ogóle nie chciałbym grać w nic, co jest MMORPG. Bo i jak z nim gadałem, no to on tak. On kiedyś na tej grze normalnie zarabiał. On miał kilka kont, jakieś tam wysokie levele. Robił konta, coś na zasadzie ten... Nie, farmił jakieś tam przedmioty, czy kasę sprzedawał w grze za kasę prawdziwą, coś takiego. Chyba o to chodziło. I on zarabiał na tym, nie? Ja tak w SF-ie robiłem. Checks and Fidget, jak jeszcze SF-boty działały. To ja miałem na tej zasadzie, że włączałem, załóżmy miałem 5 kont. Te 5 kont po prostu włączałem SF bota, żeby nabijał expy, żeby wiesz, robił levele. No, na jakichś botach. I on tam przez na przykład tydzień sobie ten SF bot robił jakiś tam level postaci i ja te postacie po prostu sprzedawałem. Nie? Bo komuś się nie chciało na przykład wbić tych pierwszych 30 leveli, no to ja robiłem te 30 leveli, potem nie wiem, coś tam kupiłem, coś tam zrobiłem, bo tam po 30 levelu coś tam trzeba było zrobić, jakąś tam misję, żeby jakby dojść dalej. No to wiedziałem już jak to robić, bo to zrobiłem nie pierwszy raz. I potem sprzedawałem konta z Oszą, które miały 40 level, czy tam 45 level, nie? No ogólnie rzecz biorąc, wracając do tego Kala, chłopie, ostatnio właśnie jak byłem w Polsce, no to z nim gadałem, bo widziałem, że tą gierkę ma odpaloną, no i też się zacząłem śmiać, mówię, ty to w to jeszcze grasz? No i on, że tak, że gra i w ogóle. W każdym razie pytam się go, mówię, ty, co jest z tą grą w ogóle? Tu się coś zmienia, coś się dzieje? Mówi, no tak, no zwiększyli teraz levele, dodali nowe zbroje jakieś tam i tak dalej. Chłopie, żeby teraz tam jakąś zbroję wbić, to trzeba pojebane pieniądze tam wrzucić w tą grę. I w ogóle jakieś zbroje, chłopie, kosztują 2,5 tysiąca dolarów na kasę prawdziwą i w ogóle. I ja się go pytam, ty, ale to jest przecież... To jest teraz niemożliwe, że ja powiedzmy chciałbym sobie pobrać takiego Kala, pobieram sobie Kala i chcę sobie wbić jakiś duży level i w ogóle sobie pograć dla fano. Jakby tutaj chyba nie ma nowych graczy. No nie, no tutaj wszyscy siedzą stara gwardia. No właśnie. Gildia jest, co oni ją 10 lat temu założyli, no nadal wydaje, ci sami ludzie tam są, nie? Mi się wydaje, że właśnie to samo jest z tymi wszystkimi Metinami i tak dalej. Że po prostu ci, którzy w momencie, kiedy ja chodziłem do gimnazjum, że ty jeszcze do podstawówki chodziłeś, i ci ludzie, którzy właśnie wtedy grali w Metina... Dziwne porównania zrobiłeś, bo powiedziałeś to w taki sposób, jakbym był od ciebie nie wiadomo jak bardzo młodszy. Ale jak ty chodziłeś do podstawówki, to ja też chodziłem do podstawówki. Tak. Wtedy to już brzmi lepiej. Tak, no to gdy razem chodziliśmy do podstawówki. Chociaż u mnie to był właśnie taki bardziej okres gimnazjum, gdzie się to wszystko rzuciło tak bardzo. W podstawówce to w sumie nie pamiętam, czy klasz... Może ja też nie zwracałem uwagi wtedy. Ja pamiętam, że w Metina zacząłem grać w pierwszej klasie podstawówki. Okej, no to mnie widocznie to jakoś tam ominęło, bo w sumie, nie wiem, no wtedy nie miałem dużo kumpli, bardziej miałem koleżanki. A one raczej nie grały w takie gry. Ale właśnie w gimnazjum miałem dużo kumpli, dużo chłopaków miałem w klasie i
pamiętam, że wszyscy, dosłownie każdy jeden grał w Medina. I ten grał na takim serwerze, ten grał na takim serwerze, a ten grał na tym samym serwerze, co ten, a nawet o tym nie wiedzieli. I nagle, wiesz, ten się do tej gildii tam przenosi, że tam razem sobie wbijają jakieś ekspy, umawiałem się na jakąś tam konkretną godzinę. W tamtych czasach to ogólnie to było najgorsze, jak wiesz. Dużo osób znałeś, co grali. No i gada z nim o tym Medinie, o, zarąbiste, ja mam taki level, takie zbroje, a tą postacią i w ogóle nie. A na jakim serwerze grasz? A na takim i takim. Kurde, no to nie pogramy. Tak, no. To kurde, było najgorsze, no. Nie? Bo ja gram na 42, a ty na 40. No nie, no lipa, nie? I to tak miałem właśnie z ziomkiem w SF-a grałem. Bo w liceum, na przerwie po prostu, wiesz, na telefonie sobie tam, bo gościu mi tam skończył wartę w pracy, to po prostu go wrzuciłem na kolejną wartę. To jakby mi to zajęło dosłownie 30 sekund, ale ziomek stał obok i widział na telefonie, wiesz, co ja robię, i widział, że gram w SF-a. Też grasz w SF-a, wow, ale zajebiście, który masz level? Ja tam, no, nie wiem, w sumie długo gram, no, nie wiem, 300 któryś tam. Wow, ale zajebiście, no ja tam zacząłem rok temu, mam tam 70, nie? Kurde, ale ten, to mi podpowiedz, bo mam tutaj teraz taką misję i nie wiem, jak to zrobić, wiem, bo tam coś tam, coś tam. No to mu tam podpowiedziałem, nie wiem, jakby cały dzień na ten temat gadaliśmy, każdą przerwę. Ale z tą grą, ale ta gra, co ty mówisz. I, czekaj, bo cały dzień na ten, jakby spędziliśmy każdą przerwę na tym, żebym ja mu mówił, wiesz, co jak w SF-ie, no bo jednak trochę w to grałem dłużej niż on i wiedziałem lepiej. On mi też w sumie jedną fajną rzecz podpowiedział, której nie miałem pojęcia. I nagle jest takie, ty... A ty masz jakąś gildię? Ja, no mam swoją gildię, nie? Tam z ziomkami sobie gramy. Ło, ale zajebiście, ten. To weź mnie dodaj. A ja tak, a na którym ty w ogóle świecie grasz? A to są jakieś światy? No. A to czekaj, to muszę sprawdzić, bo ja nie wiem. Nie, się okazało, że w ogóle na innym świecie grał i już mnie nie lubił. No ale to była gra, w której nowy świat wychodził co tydzień. Był taki okres. Dosłownie co chwilę wychodził nowy świat. Na początku było tak, że tam chyba 7 światów było utworzonych i przez dobre kilka lat było tylko te 7 światów. Potem dopiero jak dodali te grzybki, które się kupowało za normalne pieniądze, które, wiesz, jakby ta gra po prostu się rozwinęła, bo na początku to był taki po prostu klikasz i sobie tam elo, nie? Ja wiem, o co chodzi. To chodzi o tą taką grę na telefonie, można było w to grać, na nie? Na telefonie, na kompie, na wszystkim. Ale powiedz mi pełną nazwę, bo ja wiem, tam było... Shakes and Fidget. No, to było się tymi czarodziejami i tak dalej. No miałeś takiego, tam, nie? Czarodzieja, elfa... No to było tam u mnie popularne, ale w gimbazie. Jak ja byłem w gimbazie. No bo to już wtedy było popularne. Ja w to zacząłem grać w pierwszej gimnazjum. Tak, w pierwszym gimnazjum zacząłem w to grać, bo mnie namówił na to ziomek, co znał ziomka, co znał gościa, który tą grę jakoś tam produkował czy coś. No. Czy tam, wiesz, odpowiadał za coś tam, nie wiem, za tłumaczenie na przykład czy coś. No. I to jakoś tak postą pantoflową przeszło, żebym ja też zagrał. I wtedy było dosłownie, nie wiem, na całym świecie graczy 20 tysięcy, czy tam 15. Byłem, wiesz, takim, to jeszcze w ogóle chyba w becie było, jak ja zaczynałem, potem to weszło normalnie na oficjalne i tak dalej. No ja sobie w to grałem tak, bo sobie tam, wiesz, a se kliknę tam, dobra, chuj, niech se idzie do pracy na 8 godzin, dobra, wrócił z pracy, dobra, tam se zrobię jakieś zadanko, nie wiesz, klikasz 3 razy, dobra, ale idzie tam też pół godziny. Ale jeszcze też trochę co innego niż takie MMORPG, no tak, bo to jest, no to, bo to właśnie... miałeś podgląd w telefonie tak naprawdę, w każdym momencie mogłeś sobie podejrzeć, to po pierwsze, dać mu jakieś zadanie i tak dalej, nie? To właśnie po pierwsze miałeś w telefonie, po drugie miałeś na zasadzie 3 kliknięcia i masz spokój na pół godziny, nie? Wysyłasz gościa na misję, kurwa, na pół godziny i masz spokój, nie zapominasz o tej grze. A jednak w nowym MMO cały czas musisz coś robić, no nie masz na zasadzie, że nie wiem, wyślesz ziomka na zabijanie potworków i przez 3 dni możesz nie dotykać gry, bo on przez 3 dni będzie łoił potworki, no nie. Tylko tam im więcej grasz, tym jakby szybciej wbijasz, a w SF-ie to tak było w sumie luźno, no. Nie wiem, ja bym sobie pograł w jakieś MMORPG, tylko na przykład u mnie jest jeszcze jeden problem. Daj mi jakieś MMORPG, gdzie będę mógł grać w to na Xboxie i będzie mi się dobrze sterowało, bo ogólnie znalazłem jakieś takie nie gierki. Nie ma MMORPG. Są. W sensie nie ma dobrych. Tylko, no właśnie, dziwnie się steruje na padzie w tym. I nie wiem, czy to jest kwestia przyzwyczajenia, czy to jest, czy po prostu jakby to nie jest gra przypisana do Xboxa. Nie, po prostu to nie jest przypisane na pada. Masz myszkę, masz klawiaturę. Dobra, ale no... To jest tak samo jak grasz w strzelanki. Jasne, no właśnie. Da się grać w strzelanki na padzie.
Jasne, są ludzie, którzy są w tym naprawdę zajebiści i podejrzewam, jakby był CS na Xboxa i ja, taki zwykły, niedzielny gracz tam, kurwa, nie wiem, z kałachem czy tam z Golden Piątką, bo kurwa ostatnio spadłem, siadam, wiesz, z takim prosem na Xboxie, to on mnie łoi. Mimo, że on gra na padzie, to on mnie złoi po prostu w każdej rundzie. Znaczy ogólnie twoje myślenie jest błędne. Bo ty nadal myślisz, że na pecetach lepiej jest strzelanki. No jest dużo lepiej. No, tak ci się wydaje, bo jesteś przyzwyczajony. No jestem przyzwyczajony, bo ale ja po prostu nie umiem grać strzelanki. Opinia jest taka, że na padzie będziesz miał lepsze umiejętności niż na kompie. No. Na kompie odwrócisz się szybciej, na przykład, bo sobie czułość ustawisz. No tak. No tam też możesz ustawić sobie czułość, tak? Ale to nie jest to samo. Ale ogólnie jakby wyniki gracza, który gra na kompie, a wyniki gracza, który gra na padzie, powinny być lepsze na padzie. No właśnie to jest to, że wiesz, dla mnie osobiście w CS-a gra, czy w ogóle w strzelanki gra się dużo lepiej na myszce i na klawiaturze. Nie porównuj CS-a, bo CS-a jakby nie ma na konsolę. No dobrze, mówię dobra, o dowolnych strzelankach. Dla tych, którzy podważą ten argument, tak, był CS na Xboxa 360. Ale wiesz, ja mówię o dowolnej strzelance, Call of Duty, CS, Apex, cokolwiek, Fortnite'a, cokolwiek. Mi osobiście gra się dużo lepiej na myszce i klawiaturze, bo jestem po prostu do tego przyzwyczajony. Ja wiesz, na myszce i klawiaturze gram od kurwa, nie wiem, no 10 lat, jak nie więcej, tak? No ale więcej, ja też tak miałem, od, tylko... Od komunii. Tak. Ja od komunii gram ja strzelanki na myszce i klawiaturze. Jakby miałem 7 lat, czy tam 8 się ma, jak się ma komunię. Dostałem kompa... A nie 9? No to nie wiem, 8 albo 9. Dobra, nieważne. Miałem kompa, wiesz, wujek mi zainstalował Brothers in Arms, czy tam inne jakieś po prostu kwadratowe gówno, w którym się chodziło żołnierzami i się strzelało do innych żołnierzy. Ja już od wtedy byłem nauczony po prostu grania w strzelanki na myszce i klawiaturze. Na padzie grałem w FIFA, na padzie grałem w Tekena, na padzie grałem w Need for Speed. No nie, no ja miałem tak samo właśnie, strzelanki były zawsze do kompa przypisane. A nie wiem, wyścigi czy ogólnie innego typu gry, gdzie nie trzeba celować i strzelać, to wszystko można było grać na padzie i było zarąbiście. No, ale znaczy ja nawet do teraz tak mam. W sensie gram w Forze, nawet na kompie gram na padzie. No to powiem ci, że ja padam, mam... podłączam pod kompa tylko po to, żeby grać w Forze na przykład. No a ja na przykład tak jak grałem u ciebie w Cyberpunka, mi było dziwnie. No bo w CS-ie okej, okay. Do CS-a jeszcze ja grałem na kompie, pamiętam o co chodzi, okej. Okay. Jakby CS jest do klawiatury i myszki. No tak. Ale jak zagrałem w Cyberpunka, to mi właśnie brakowało tego, żebym sobie mógł lekko kciukiem zjechać w dół, żeby ten recoil kontrolować. I ja już na przykład, ja też kiedyś miałem jakby bardzo długo, bo ja miałem, bardzo wcześnie miałem kompa kupionego, ja miałem tam kilka lat, tak? Ja cały czas na kompie grałem w strzelanki i w tego typu gry, a w tej chwili od... Nie wiem, od 3-4 lat mam konsolę i tylko na konsoli gram w strzelanki. Jakby się przestawiłem. I mi jest jasne. Po prostu wygodniej grać sobie w jakąś strzelankę na padzie. Jakby nie potrafię tego wytłumaczyć dlaczego, jak to... i co, ale ja nie wiem, no dziwnie mi z klawiaturą i myszką. No to powiem ci tak, ja w momencie jeszcze chodzenia do podstawówki miałem pada, na którego podłączałem pod kompa i grałem w FIFA na padzie. Potem ten pad mi się zepsuł, a ja w FIFA w sumie już tak za dużo nie grałem. I przez naprawdę bardzo długi czas w ogóle nie grałem w nic na padzie. Jedynie gdzieś tam o któryś kumpel miał Xboxa, że tam playkę, to się w jakiegoś Tekena pograło, czy tam po pijaku się zagrało w FIFA jakiś jeden mecz czy dwa. I ja w momencie, kiedy kupiłem sobie Xboxa, ja nie mogłem się przestawić na pada. Ja w Forza na początku nie umiałem grać na padzie. Bo ja już wiesz, byłem przyzwyczajony, bo tak, w Need for Speed'a na klawiaturze grałem. Zajebiście mi się grało. No to też ciężko. Eurotracka mi się zajebiście grało na klawiaturze. Bo sobie robiłem tak, że myszką, wiesz, lewo-prawo robiłem jako sterowanie kierownicą. No. Wiesz, jak mi się zajebiście w ten sposób grało na kompie? Myszką sobie, wiesz, lewo-prawo, żeby se skręcać, a nie gaz, hamulec, tam, wiesz, nie, ręczny ale i tak dalej. Wiesz co, u mnie też tak, że dopada się aż tak przekonałem. Bo ogólnie zwykłe pady, no to są zwykłe pady i rzeczywiście ciężko się gra. O, będzie flex, słuchajcie teraz. Ale jak miałem właśnie PS4, to kupiłem sobie Razera pada i on miał z tyłu właśnie te przyciski dodatkowe. No tak. I wtedy, te, jak już sobie te przyciski poustawiałem, no to zupełnie inaczej też było, no bo masz dodatkowe przyciski, jakby możesz naraz
nie wiem, 6 palcami operować, tak? No tak. Nie 4 czy 2, normalnie 6. I później kupiłem Xboxa i znowu było do dupy, no bo jakby zwykły pad i... Zdrucha. Dziękuję. Jakby znowu zwykły pad i też znowu jest problem, bo jakby mam 3 palce wolne, czy 2 palce wolne, mógłbym coś nimi robić, a jednak tam nie ma nic, żeby nacisnąć. Więc kupiłem sobie Elita. Ach, musiał przeflexować. Co to znaczy w ogóle? No jakby, żeby pochwalić się. Nie, ale chodzi mi o to, że po prostu na klawiaturze masz też ogólnie od groma przycisków. No na klawiaturze masz, w moim wypadku masz 86 klawiszy, bo mam TKL-kę. Normalna ma 107 klawiszy. No tak, ale podczas gry używasz też tak naprawdę nawet nie połowy tego. No zależy od gry, nie? W sensie gracze LOL-a grają na wszystkim. No dobra, całą klawiaturę wykorzystują. Ale rozmawiamy, no dobra, no to weźmy pod uwagę Apexa, no używasz kilku przycisków. No WASD, QE, raz, dwa, trzy, spacja, Ctrl, Alt, Shift, Tab, no to Escape. Mi WASD jakby joystick. Analog. No tak. I już mam 4 przyciski w plecy. Reszta przycisków mogę sobie operować łopatkami i resztą przycisków i chłopie... No, no tak, no i wiesz, jeszcze zobacz też, że ty strzelasz też jakby na padzie, no to masz do tego jeszcze myszkę, czyli myszką masz kolejne 2 przyciski przynajmniej, tak? Ja na przykład mam zbindowane w CS-ie gram, no to mam pod kciukiem zbindowane flesze i granaty, tu mam, wiesz, przybliżenie, tu mam skok, tu mam jakby strzał. A no właśnie, no tu jest jeszcze też dodatek, że właśnie te myszki z przyciskami, nie? No ja mam tutaj, ja też, wiesz, na przykład jak grałem na początku, no ja też, no i też miałem właśnie 2. Jak grałem na początku na zwykłej myszce, to też tak było cinko, ale potem jak dokupiłem sobie jakąś tam, nawet nie pamiętam co to było, chyba jakiś Logitech po prostu. Ale miał już te przyciski i to było już zupełnie inne życie. To tak samo jest właśnie z padem. No właśnie to jest dziwne. W sensie, ja wiem. Tylko w padzie dochodzą ci jakby 4 przyciski. W sensie ja wiem, że jakby ja no, nie powinienem się na ten temat wypowiadać, ale pierwszy raz jak poszedłem do ciebie i wziąłem twojego pada Xbox Elite w rękę, to miałem takie, kurwa, co to jest? Dlaczego tu są przyciski? Wiesz, jakby ja jestem przyzwyczajony do tego, że tymi 4 dolnymi palcami jakby, że małym palcem i tym trzymasz pada. Serdecznym po prostu trzyma pada, a reszta palców się rusza. Znaczy nie wiem jak się to wytłumaczyć, bo do... I w momencie kiedy wiesz, u ciebie grałem w Forze, bo po prostu miałeś Forze włączoną i mówisz, a no weź se sprawdź. Ja mam takie, łapę pada, o, bieg mi się zmienił. Co jest? No bo ustawiłem ci przypisanie, miałem, no mam właśnie łopatki pod biegi. No, no, i wiesz, ale możesz też to wyłączyć całkowicie, no ja że te łopatki są wyłączone. Ja wiem, ale wiesz, dla mnie po prostu automatycznie to było dziwne, że tam mam jakiś przycisk, gdzie nigdy tego przycisku tam nie było. No tak, i tak ogólnie jest. No jest, ale no ale rozumiem. Tak samo masz myszką, masz zwykłą myszkę, kupujesz myszkę z przyciskami, no i... O nie. Zapominasz. Oj, właśnie tu bym ci powiedział, że nie, bo no to powiem ci w tak momencie, kiedy kupiłem pierwszą myszkę, która miała właśnie takie przyciski po boku, to był Rival Setka, to było z 10 lat temu, jak mniej więcej, u mnie to automatycznie było. Ja po prostu trzymałem kciuka w tym miejscu, czułem te przyciski cały czas i ja wiedziałem, co te przyciski robią. Wiesz, w przeglądarce, nie wiem, siedzisz sobie, po prostu przeglądasz Face'a czy tam YouTube'a, wiesz, że no, w dół... cofanie o strony to było zajebiste. Tak, jakby w dół to masz cofanie, w górę masz do przodu i tyle. Ale nie? Odnośnie tego pada, wiem o czym mówisz, że było ci ciężko ogarnąć, że w ogóle tam są przyciski, bo jakby do tego też się trzeba przyzwyczaić. Mhm. Powiem ci tak, grałem w Apexa na zwykłym padzie przez, nie wiem, 4 miesiące powiedzmy teraz, jak zaczynałem wracać do Apexa. No. I się przyzwyczaiłem. I nagle dostałem pada z łopatkami. I jakby 4 dodatkowe funkcje. I też potrzebowałem trochę czasu, żeby przyzwyczaić jakby swoją, nie wiem, co. Dobra, ale czekaj. Żeby się przyzwyczaić, że te przyciski ogólnie coś robią. No i właśnie, że czekaj, robią czekaj. Szybciej. Czekaj. Bo to jest na tej zasadzie, że te przyciski nie jakby nie są kopią innego przycisku, tylko to są dodatkowe przyciski. Czy jak? W sensie to nie jest bind na przycisk. To jest bind na przycisk. A, czyli na przykład możesz, masz coś takiego, że nie, pod małym palcem w lewej ręce masz A. Tak. No to jest w sumie bez sensu, gdyby to były dodatkowe przyciski. Typu właśnie bindowanie jakichś, nie wiem, akcji. No właśnie, czy coś tak. Ja mam, nie jest mam na klawiaturze tutaj. Mam M1, M2, M3 i tak dalej. Ja tu mogę na przykład
Alt F4 sobie zbindować, a wtedy klikam tylko to i już mam Alt F4. I mogę, wiesz, nawet wiem. Trzy czy tam cztery klawisze zbindować pod jeden. Wiem, ale kurczę, nie wiem jak ci to wytłumaczyć, ale to nie jest bez sensu. No okej, okay, jasne, zdarzają się sytuacje, kiedy wykorzystują na przykład dwa kciuki, bo jeden kciuk jest na przykład na jednej gałce, drugi jest na drugiej, znaczy, i wtedy by się A przydało, inaczej, nie? Jakby, jak masz dynamiczną grę, tak jak ja gram w Apexa, czy w Warzone'a sobie chcesz pograć, czy ogólnie zazwyczaj dynamiczne gry to są gry sieciowe. No. Czy nie wiem, nawet Rocket League'a, czy coś takiego. Wytłumaczę to na zasadzie Apexa. Masz coś takiego, że na przykład masz menu do leczenia się, tak? Do naprawy osłon, do naprawy zdrowia. No i ogólnie rzecz biorąc, fabrycznie, jest to na tych strzałkach po lewej stronie. Więc przy normalnym padzie, żeby sobie otworzyć to menu... No musisz zdjąć kciuka z gałki, która jest odpowiedzialna za chodzenie, przełożyć go na strzałkę, która jest odpowiedzialna za jakąś tam akcję, kliknąć tą strzałkę. Dokładnie. Dzieci to zajmuje ułamek sekundy, ale czasami te ułamki sekund robią dużą różnicę w grach, szczególnie sieciowych, szczególnie dynamicznych. No, w Apexie robi to dużą różnicę. No tak. Ja wiem, no to jest tak samo jak grasz w CSa i wiesz, masz zbindowane, że tylko wyciągnięcie granatu na przykład pod przyciskiem myszy, którymś, a masz, że wyciągnięcie granatu i automatyczne rzucenie go. To jest głupi czasami ułamek sekundy, ale ten ułamek sekundy czasami jakby ci pomaga. Tak samo na przykład ogólnie jakby teraz wytłumaczę dwustopniowo to. Skok. Skok postaci, nieważne w jakiej grze. Mhm. Skok postaci. Najczęściej jest on pod literką A, czy pod X-em w PlayStation, tak? A, no to tak. Mówimy o konsolach, o padach cały czas. I teraz tak, mając zwykłego pada... Trzymasz kciuka dosłownie na A. No, żeby skoczyć, musisz oderwać od kamery, jakby od obracania okay, się. No tak. I musisz kliknąć i dopiero wracasz do kamery. W sensie, no i teraz jest to. I teraz poczekaj. Czekaj. No, dobra, właśnie dobra. To jest to, że na przykład ja mam znowu coś takiego, że jak gram w takie gry, gdzie unikam tego jak ognia, ale jeśli już gram w jakieś gry właśnie pokroju Apex, Uncharted, cokolwiek, gdzie się strzela, gdzie się steruje kamerą, jednocześnie ruchem postaci, czy samochodu, czy czegokolwiek, to na ogół trzymam po prostu kciuka właśnie tam, gdzie jest A, X, Y, B. I w momencie, kiedy chcę ruszyć tą kamerę, to po prostu jakby przesuwam kciuka na gałkę, ruszam tą kamerą i znowu wracam. Gdzie, wiesz, jakby mam gotowy... No, ale przycisk... w Apexie jakby musisz cały czas operować kamerą. No wiem, no i właśnie dlatego ja unikam takich gier. Bo tak w Forzie, no to kamera no sama jest bardzo, siebie... jest bardzo prosty trik dla ludzi, którzy grają na zwykłych padach, żeby nie zabierać tego kciuka, a mimo wszystko skoczyć. Wchodzisz w ustawienia... I sobie bindujesz pod gałkę, pod wciśnięcie dokładnie, gałki. Dokładnie, wciskasz gałkę. No tak. I on skacze. I zazwyczaj pod fabrycznym wciśnięciem gałki jest uderzenie ręką. To no po prostu to... ci to na A przerzuca. No tak. A tego używasz dosyć rzadko mimo wszystko. No tak. Po prostu bindujesz te rzeczy, które bardziej potrzebujesz tam, gdzie jakby ci jest wygodniej. No. To jest logiczne. A ja w tej chwili mam ustawione tak, że skok mam pod łopatką prawą, jedną, tą górną. I powiedzmy, dzieje się coś takiego, że mnie atakują. Robię skok łopatką jedną, wślizg łopatką drugą i jeszcze lewą. I drugą łopatką lewą włączam sobie, powiedzmy, leczenie chłopie i on mi się ślizga rozpędzony i zdążę się wyleczyć. No jakby czyli to jest... skaczesz, ślizgasz się i leczysz jednocześnie. Nie ciężko to wytłumaczyć. Nie używając kciuka od kamery. Dosłownie. No to git. Ciężko to wytłumaczyć, bo to dziwnie brzmi słuchając tego. To trzeba no, zobaczyć, no to jest Apex, jakby no co... No to jest Apex, no niestety, no jakby... Ta gra jest ogólnie... Powiem tak, jeżeli... Jakby nie możesz zrozumieć, no to mówię, to tak jak mówiłem, to jest mega dynamiczne. W sensie no. Ja, jakby ja mam coś takiego, że do Apexa czy do Fortnite'a mam taką śmieszną myśl, że jeżeli komukolwiek pokazałbyś tę grę takiemu komukolwiek sprzed 15 lat,
W sensie, wiesz, przenosi się w czasie 15 lat, pokazujesz mu Apexa i on nie wie, co się dzieje. No, powiem ci, że ja czasem też nie wiem, co się dzieje. On totalnie by nie ogarniał, wiesz, dlaczego, jak, dlaczego to są losowi ludzie, a oni są u ciebie w teamie, ale nie możesz z nimi gadać w sumie, ale teoretycznie troszeczkę możesz, ale w sumie to nie chcesz i nikt ze sobą nie gada. I jednocześnie masz jakąś strefę, do której musisz iść, ale w sumie ta strefa to taka jest w sumie losowa. Jakby... No ale nas tego gry nauczył, jakby chyba, nie wiem, nie jestem pewien teraz, czy Rust, czy PUBG, jeszcze coś było. H1Z1. H1Z1, to chyba H1Z1 wprowadziło pierwsze strefy Battle Royale. Też mi się tak wydaje, no. Że to oni byli pierwsi, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. No jakby tego się uczysz powoli, ale no Apexa jakby uczysz się cały czas, co sezon praktycznie wychodzi nowa postać. Każda postać jak wychodzi, to ma wpływ na inne postacie, więc dostałem jakieś nerfy, trochę przerobienia i tak dalej. No bo ta gra jest relatywnie świeża. No nie jest świeża, ale jest relatywnie świeża. No relatywnie świeża, właśnie w przyszłym miesiącu będzie miała 5-lecie. No to jest świeża gra. Ja wiem, no 5-letnia. A porównaj sobie do tego, nie wiem, do LoL'a, do Doty, do CS'a. No też fakt. Jakby, wiesz, no ale już, Dota... już kuje trochę grafiką Apex. No to dobrze, ale Dota załóżmy. To jest gra, w którą dalej się gra, w której są turnieje, a Bass Hunter w 2004 roku śpiewał o niej, że nie wychodzę na imprezę, bo będę grał w Dotę. No to, wiesz, 20-letnia piosenka o tej grze jest i ta gra dalej istnieje. No. A tu masz Apexa, który ma 5 lat. No ale myślę, że Apex... No nawet w LoLu też masz czasami nowe postacie. Masz, nie wiem, w WoCie nowe postacie. Nie w WoCie, w WoWie. No, nie wiem, myślę, że ta gra trochę jednak dłużej przetrwa. Chociaż to, co robią twórcy, to wydaje mi się, że powoli jakby oni chcą uśmiercić tą grę. Może nie tyle uśmiercić, co wiesz, po prostu sprawdzają. Kombinują. Coś nowego. Coś im się uda, coś im się nie uda. Dobra, stary, taki przykład z przyszłego sezonu, bo przecieki widziałem, jaki będzie przyszły sezon. Normalnie, pamiętasz, były takie zbroje, różne kolory, nie? No, tam szara, niebieska, fioletowa. I trafiało się tak, że otwierałeś skrzynkę i wypadała ci fioletowa od razu. No, która ogólnie już jest taką naprawdę git zbroją. No, jest mocna. Teraz będzie tak, że, że nie znajdziesz tego w skrzyni, różnych kolorów. Będziesz miał tylko swoją szarą i musisz zadawać damage'a, żeby wbić na niebieską, a potem na fioletową. Jakby nie będzie czegoś takiego jak fart, że w znajdziesz sensie, fioletową no i właśnie, masz przewagę. Właśnie to chciałem powiedzieć, że troszeczkę to rozumiem. Wyrównuje to. Wyrównuje to, tak. Bo wiesz, bo jasne, tego. Ja jeszcze miałem pewien okres, gdzie też z tobą grałem i mnie to na przykład czasami wkurzało, że wiesz, ty gdzieś sobie tam idziesz, mamy na przykład, nie wiem, osadę domków. Ja idę do jednego domku, ty idziesz do drugiego domku, ja w tym jednym domku znajduję gówniany pistolet, plecak, granat, który mi się na razie w ogóle nie przyda, ty znajdujesz dokurwioną fioletową zbroję, jakąś fajną strzelbę, czy jakąś snajperę, jeszcze w chuj amunicji do niej i w ogóle jesteś kozak, a ja kurwa latam sobie z podstawowym wyposażeniem i mam coś takiego, że wiesz, jak na tych memach, nie, że kiedy grasz 5 lat w jakiegoś MMORPG i twój ziomek zaczyna grać, więc dajesz mu kilka itemów. No to ja miałem coś takiego, że ty masz zajebiste itemy, a ja wiesz, idę za tobą i czekam, żeby po prostu nie zginąć, żeby podnieść armor czy tam spluwy po tych, co ty ich zabijesz, bo ja nie mam nawet ale jak wiesz, tego zabić. Ale wiesz, nie powinno ci to ogólnie wkurzać, no bo jeżeli ja to podniosę, czy nawet trzecia osoba z teamu, to jest jakby wzmocnienie teamu. No tak, jest jasne, na plus. Ale no jednak wiesz, jednak troszeczkę też w teamie polega na tym, żeby każdy miał równe... No ale no wiesz. To chłopie, to znajdujesz za chwilę dosłownie. Albo sobie kraftujesz i masz zaraz niebieską, albo no jak masz dużo punktów, ale... to nawet fioletową ci się uda. No ale wiesz, no właśnie o to chodzi, nie? Że była ta losowość. Było to takie, że niektórym się udawało i znajdowali złotą zbroję po... Dla mnie to by ogólnie minutach. Miało sens, żeby tak zrobili, jakby ogarnęli swoje matchmakingi. To też, no. Bo... Apex ma ogólnie problem taki, że jakby dobór graczy na mecz jest jakby nie ogar. No są losowe, strasznie losowe. W sensie niby jest tam jakieś statystyki na zasadzie ile tam damage'u zadałeś odkąd założyłeś to konto, czy tam no, znaczy, ile pokonanych masz wrogów. Ja tutaj mówię o matchmakingach rankedowych. No tak,
Ale... Czyli po prostu po randze powinno patrzeć. No tak? Właśnie, ale to nie patrzy a po randze. A się tak, że siedzisz na końcu Silvera, a gra z Golda na przykład. Ale to właśnie to jest to, że to nie patrzy za bardzo na rangę. A trafia się tak, chłopie, że nie wiem, kurwa, platyna z diamentem, czy kurwa z masterem nawet. No, no... no jak będąc w Silverze raz trafiłem na nie Golda, tylko wyżej. Co po Goldzie? Platyna. Platyna. No to będąc w Silverze grałem kurwa z platyną. No i tak nie powinno w sensie być. On był ze mną w teamie. Jakby oni, oni mają problem już dosyć długo z tym i nie potrafią tego zrobić tak, żeby było dobrze. Nie wiesz, ja taki typowo niedzielny gracz, który pada trzyma w ręce raz na tydzień tylko po to, żeby w Forze pograć, nagle siada sobie przed Xboxem, napierdzielony jak księciuniu, bierze sobie pada i a, chcę zagram w Apexa. I nagle dostaje takiego ziomka i ten ziomek się na mnie wkurza, że ja nie umiem grać. I ja się na niego wkurzam, że ja muszę na nim za nim nadążać, bo wiesz, on zna jakieś tam triki, szybko, szybko jakąś tam się przemieszcza, a to powiem coś tam, ci, że właśnie nie. A ja biegnę za nim i kurwa nie wiem, co on zrobił, bo on sobie ma jakąś fajną powiem postać, ci, którą kupił. Trochę inaczej niż no ale zaczekaj, którą ma, wiesz, jakąś ma fajną postać, którą kupił za pieniądze, bo wydał na to pieniądze, a ja no, nie będę wydawał pieniędzy na grę, którą w sumie gram raz na dwa miesiące, więc on ma jakąś tam dokurwioną postać, co ma, nie wiem, odrzutowy plecak, co se wleci po prostu gdzieś tam na budynek i on do mnie, siema mordo, daj, tam strzelamy, nie? A ja czekaj mordo, muszę tam najpierw dobiec, a potem się jeszcze zastanowić, jak tam w ogóle wskoczyć do ciebie, żeby ci pomóc. Jeżeli ktoś, kto nas słucha, gra w Apexa, to właśnie w tej chwili cię wyśmiewa. Tak. Bo nie ma czegoś takiego, jak kupowanie postaci za prawdziwe pieniądze w Apexie. Znaczy możesz, ale nie musisz. No, no, ale możesz. No, ale nie musisz. No ja wiem, że nie musisz, ale... Jakby no... nikt nie kupuje postaci za tą kasę, ale bo stary. Za tą kasę idzie kupić lepsze rzeczy. Ale to jest tak samo, jakbym ci w tej chwili powiedział, że w CS-ie nikt nie kupuje, nie wiem, z fajnych skinów, bo przecież możesz grać w CS-a i ci dropnie jakaś fajna skórka. Nie, to nie jest w ogóle skórka. Porównywalne. No nie, to jest to samo. No nie, to nie jest to samo. To jest to samo. To nie jest to samo. No nie, nie wydropisz sobie kosy tak o... Zdarzają się takie no sytuacje. No dobra, zdarzają się. Kończysz, tam... kończysz po prostu matchmaking i masz kosę. No raz na ile? No, ale się zdarzają. No a tutaj po prostu jakąś... co level dostajesz kasę, uzbierasz sobie kasę i kupujesz postać. No dobra, no ale to i tak musisz jednak grać, żeby mieć tą fajną postać. To nie jest na zasadzie, że masz, wiesz, po prostu masz fajną postać. Tylko najpierw masz gównianą postać i tą gównianą postacią musisz grać z postaciami, które są dobre, żeby... żebyś ty mógł sobie kupić tą lepszą postać. To też jest błędne myślenie, bo ogólnie najlepsze postacie to są te, które są dostępne od razu. Oczywiście jest kilka wyjątków, które są lepsze. Zależy od stylu gry. No jakby dostajesz po każdej postaci z każdego jakby szczepu, no, tak, czyli szturm, czyli leczenie, okay, wsparcie, tak, jakieś masz tanki, zaczepne. Masz tanki, masz jakieś ninja, masz i tak dalej, nie wiem jak to się dobrze nazywa, ale na przykład jest jedna postać, którą trzeba dopiero kupić, żeby nią grać, a ma zajebistego skilla. Ja chcę grać tą zajebistą postacią z tym zajebistym skillem, no to który by mi pasował idealnie pod mój styl gry, bo wiem jaki będzie mój styl gry, bo jednak troszeczkę się znam, bo troszeczkę na tym świecie żyję i w kilka gier już grałem. No to potraktuj to po prostu jak... wyzwanie. Nie, jak turocel. Żebyś się nauczył, kurwa. No, no nie, jakby wchodzisz do Apexa, gdzie próg wejścia ogólnie do Apexa jest bardzo wysoki, bo tam jest mega dynamiczna rozgrywka, cuda na kijach się dzieją, więc najpierw pograj sobie chwilę, sprawdź sobie w ogóle postacie, te wszystkie, które masz, bo masz 8 postaci. Po pierwszym meczu też nie będziesz wiedział, czy ta postać jest dla ciebie, czy nie. Zagraj sobie kilka meczy każdą postacią, sprawdź sobie, co one umieją, sprawdź sobie, bo masz różne rodzaje amunicji, energetyczna, ciężka, lekka, strzelby snajperskie, nie wiem co jeszcze. Sprawdź sobie te wszystkie, żebyś wiedział, jaka broń odpowiada jakiej amunicji. Sprawdź sobie wszystkie umiejętności i dopiero sobie kup jakąś postać. Mało tego, w międzyczasie masz strzelnicę, na którą możesz wejść i sprawdzić sobie każdą, nawet zablokowaną postać, jakie umiejętności możesz sobie postrzelać do botów i tak dalej. Właśnie teraz mam taką myśl. Bo ja rozumiem, że są gry, które są jakby łatwiejsze, żeby w nie wejść. Dla takiego totalnie niedzielnego gracza, czy dla, nazwijmy to sobie, emeryta, ale są też gry właśnie ciężkie. W sensie, taką łatwiejszą grą, ja bym na przykład powiedział właśnie coś na zasadzie, nie wiem, Euro Truck Simulator, FIFA. No nie, ale mówimy tutaj o sieciówkach. Ale zaczekaj, ale zaczekaj. No i właśnie o to mi chodzi, że to są gry, które są łatwe w miarę. No tak, żeby, załóżmy, nie wiem, twój stary mógł sobie wziąć pada
i zagrać w grę. Bo mój syn tam tyle w tę grę gra, no to ja też sobie wezmę i wiesz, on za bardzo nie ogarnia obsługi pada, nie ogarnia... Jakbym miał tacie jakąś grę, to dałbym mu jakieś wyścigi. No właśnie o to mi chodzi, że wiesz, jakąś FIFA, jakieś Euro Trucka, jakąś Forzę. No FIFA bym mu nie dał, no bo bym go ograł, bo on nie ma, pierwszy raz trzyma pada, no a tak dajesz mu, no ale tym zaczekaj. Skręcasz, tym gaz, tym hamulec. No ale zaczekaj, no właśnie chodzi mi o to, że wiesz, w FIFA też masz dosyć łatwy ten próg, wbrew pozorom. No tym biegasz, jakby w którą stronę przesuniesz kciuka, w tą stronę jakby ziomek biegnie, tym strzelasz, tym podajesz. Musisz znać dwa przyciski i drążkiem ruszać, koniec. Tak, już, ale to jest jako... gra sportowa. To też przyciąga osoby, które są konkretnie tym sportem zainteresowane. No ale no zaczekaj, bo się cały czas wpierdala, że nie wiesz, o co mi chodzi. Ale masz właśnie gry, które są ciężkie, żeby w ogóle wejść. Że ludzie, którzy de facto mają jakieś tam poczucie, wiesz, tego pada, że wiedzą, jak nim ruszać, co nim robić i który przycisk jest który, że nie muszą patrzeć, jak się nie wiem, na ekranie wyświetli, wciśnij A, to muszą spojrzeć i szukać A. No i po prostu wiedzą, które to jest A. I nawet dla takich ludzi, takich właśnie typowo niedzielnych graczy / amatorów, ale nie totalnych nieuków, czy tam bez umiejętności żadnych, to nawet Apex dla takich ludzi jest dosyć ciężką grą. No, w sensie, no ja wszyscy się, wiedzą, ja, że Apex ma dosyć wysoki próg wejścia, tak jak powiedziałem wcześniej. Ja osobiście sam się uważam właśnie za takiego, gdzie no dobra, no pada nieraz w ręce, już teraz trzymałem, wiem jak, co, gdzie i po co. Coś tam, wiesz, jakby odruchy jakieś tam naturalne też, powiedzmy, już złapałem z innych gier, ale jednak właśnie dla mnie na przykład na padzie w Apexa też się ciężko gra. Nawet nie zaczynałbym gry na padzie, chyba że... Właśnie nawet na kompie mi się dosyć ciężko gra, przez to, że to nie jest w co zawsze grałem. Na kompie zawsze grałem, się ciężko... Wiesz, no. Zawsze grałem na przykład w gry pokroju właśnie GTA, Cyberpunk, nie wiem, Red Dead, Call of Duty, Brothers in Arms. No ale jak gry, w Call of Duty grałeś, no to powinieneś mi teoretycznie lżej. Na ale początku zaczynałeś wymieniać, że GTA i tak dalej. Ale ja nie mówię o tych najnowszych Call of Duty, które są takim samym Battle Royale'em jak każde inne, tylko mówię o tych starszych Call of Duty, które miały po prostu kampanie, w których nawet nie było opcji, żeby grać przez internet. Miałeś po prostu, wiesz, fabułę. No to nie, słuchaj, z graczami zawsze jest ciężej niż z botami. No to ja wiem, ale właśnie zobacz, że o to chodzi, że miałem jakieś już podejście... W sensie, no mam jakieś doświadczenie w graniu z graczami innymi przez komputer, tak? Właśnie kupić CS. No. No, w CS-a już w 1.6 grałem, potem w Source'a chwilę grałem, potem w Go'a grałem, jakby to nie jest na zasadzie, że ja nigdy nie grałem w CS-a, czy grałem pół roku. No ja swój staż w CS-ie mogę liczyć w latach co najmniej 10, jak nie więcej. No ja wiem, ale... I potem siadam do Apexa, który de facto jest podobną grą, no też chodzi, strzelasz... Skaczesz, kucasz, ślizgi masz, no dobra, w CS-ie nie ma ślizgów. No ogólnie... I nagle się okazuje, że ja nie umiem grać. No ale... No bo masz, ogólnie, wiesz... Ogólnie, ogarnij to, w CS-ie masz, po pierwsze masz drużynę 5-5. Masz małą mapę. Jedna strona mapy, druga strona masz mapy. Masz małą mapę, przede wszystkim. Miejsca, w których się spodziewasz tych gości, wiesz właśnie, już właśnie, jakieś taktyki, właśnie, konkretne właśnie, zagrania. Właśnie to chciałem powiedzieć, przede wszystkim masz małą mapę, przez to dużo lepiej ją znasz. Bo na ogół masz, w większości mapy masz, nie wiem, 3 dojścia na BSA, 2 dojścia na BSB i tyle. Koniec. Jasne, możesz jakieś obiegówki dziwne robić, które są totalnie nie... W Apexie masz otwartą mapę, gdzie masz sporo lokacji. Oczywiście ten krąg się dosyć szybko zaczyna zmniejszać i ta mapa się robi powoli malutka. Ale sam fakt, że dobra, widzisz typa, tam jest jedna drużyna. Lecisz tam z twoim teamem, powiedzmy, zaczynacie się naparzać, ale w międzyczasie wlatuje jeszcze jedna drużyna. To albo też. Dwie. To też. Albo, nie wiem, nagle stajesz w miejscu pośrodku pomiędzy dwoma drużynami. Jakby masz... No, ja już mówiłem kilka razy, nawet nie wiem, może ktoś policzy, ile razy powiedziałem dynamika gry Apexa. Słowo dynamika ile razy padła w tym... Widzisz, że dynamiczna. No tak, ale... No ta gra jest naprawdę, jest mocno dynamiczną grą. To... W sensie ciężko będzie ci... Po CS-ie jest ciężko. Jakby, ona jest grą dynamiczną przez to, że jest dużo ludzi. Przede wszystkim. Szczerze, jedyne co wyniesie z CS-a, to, no, że musisz poczekać, że się broń załaduje. Nie masz przybliżenia broni, chyba że chodzi o AWP. No tak. W Apexie masz
każdą jedną broń masz przybliżenie. No ale to znowu na przykład w Cyberpunku masz. Nie masz leczenia. Masz w Apexie masz leczenie. Nie masz dodatkowych takich specjalnych skillów, które... Nie. No dobra, no skillów też nie masz. No tak. No to ktoś powie Valorant. Valoranta nigdy nie grałem. No sorry, dwa mecze zagrałem. Dwa mecze zagrałem, powiedziałem, że nie. CS po prostu bardziej kolorowy. Bardziej mi chodziło o takie przedmioty typu przenośny resp, że kogoś respisz, albo tak. Wieża skoków, że stawiasz i wywalasz lotę. No bo to też jest troszeczkę albo inna... ochrona przed tarczą. No bo to też jest inna jakby zasada gry, nie? Że w CS-ie po prostu umierasz, masz koniec rundy, masz kolejną rundę. Masz tam 30 rund. A w Apexie de facto masz jedną rundę. Albo zginąłeś i cię ktoś odrodził, albo zginąłeś i tyle, nie? Nie masz kolejnej rundy. No, no masz, tak. Masz po prostu jeden jakby mecz. Nawet no tak. To nie jest na połówki podzielone ani nic, no po prostu masz mecz. No. I no. Jak na początku wylądujesz w dobrym miejscu, podniesiesz fajne rzeczy, no to de facto masz bardzo dużą szansę na wygraną. Bo to ci daje takiego fajnego boosta. A w CS-ie no to w sumie masz połówki, każdy zaczyna mniej więcej no, tak samo. No bo masz co, no masz terrorystów pierwszą rundę, no to masz Glocka, możesz kupić, nie wiem, Kevlar plus Nade'a, możesz kupić Deagla, możesz kupić Petkę plus, nie wiem, Nade'a czy tam Flasha i to tyle. No nie masz dużego wyboru. W sensie nie porównałabym tych gier, no one w sobie mają tylko tyle wspólnego, że w obu w sensie się strzela biega, i obie są online. No biega, strzela i gra z ludźmi. I to tyle. No. Dosłownie. Ale właśnie o to mi chodziło, że wiesz, osoba, która ma poczucie, że umie grać w strzelanki. No bo no ja mogę powiedzieć, że umiem grać w strzelanki. To nie jest na zasadzie, że wiesz, ja muszę strzelać i nie wiem, co się dzieje, nie ogarniam myszki, nie ogarniam klawiatury. No nie, no mam jakby domyślnie już moje palce się układają na WASD, spacja, Ctrl, Alt, Shift, jakby to wiem, gdzie to jest. Wiem, jak się poruszać myszką, potrafię sobie ustawić odpowiednią, jakby odpowiednią czułość myszki do celowania w każdej grze, tak naprawdę sobie ustawiam. Znaczy ogólnie, mniej więcej bardzo podobne podejście. Tak jak na przykład po CS-ie, jak widzę, jak z tobą grałem, na przykład jakby podstawa Apexa. Zapominasz o leczeniu się. No bo właśnie to jest to, że ja wiesz, w CS-ie nie mam leczenia. No ja wiem. Ja po prostu ile mam healtha, tyle że, lecę. Że pomimo, że ty masz jakieś obeznanie, że wiesz jak wygląda klawiatura i myszka i który przycisk co robi, no bo właśnie zapominasz to jest o takich podstawach na przykład. Zasz, to jest to właśnie... Żeby wejść w Apexa musisz poznać na przykład no postacie, właśnie to żebyś chciałem... wiedział co, jakie one skille mają, żebyś mógł rozpoznać kto tam jest w tym teamie. No właśnie na do tego chciałem płynnie nawiązać, tylko się w tą dzieje, że właśnie na zasadzie takiej, że ja wiem jak strzelać, wiem jak się ruszać, wiem jak skoczyć, wiem jak kucnąć i to tyle, bo to mnie nauczył CS, ale potem wchodzę do Apexa i te rzeczy, które no, są wymagane, czyli chodzenie, skakanie, strzelanie, umiem i tak graliśmy, no to w sumie za dużej różnicy pod tym względem między nami nie było, tylko ja zapominałem, że się leczy, zapominałem, że są umiejętności, są jakieś umiejki, na przykład nie wiem, moja postać potrafi się teleportować, kurwa, nigdy bym nawet nie pomyślał, że coś takiego mogę mieć. No i właśnie to trzeba wrócić do tego momentu, gdzie o, bo tamten to ma jetpack i ja chcę tą postać, bo wiem jak ja będę grał, no ale zapominasz o używaniu umiejętności, nawet nie wiesz co twoja postać potrafi, ale wiesz, że tamta postać to będzie ta postać, którą ty będziesz grał do końca życia. Bo jeżeli już się nauczę tego, żeby używać jakiekolwiek umiejętności, to wiem, że na przykład nie będę nigdy grał tankiem, bo tank nigdy nie był w moim stylu gry, w żadnej grze. Ja też nie, w żadnej a grze. Powiem ci, że ostatnio napierdzielam cały czas dosłownie tankiem. W żadnej grze nigdy nie miałem czegoś takiego, że ja kampię. Ja czy gram w CS-a, czy gram nawet w fabularne gry pokroju Brothers in Arms, czy cokolwiek, ja po prostu lecę na żywioł, bo ja wiem, że pod tym względem lepiej sobie radzę niż kampienie gdzieś tam ze snajperką. Ja nie umiem grać ze snajperek, no, bo powiem... ja wolę po prostu, wiesz, jakąś MP7 dorwać, czy MP9, po prostu jakiegoś małego PM-a, lecę po prostu w środek ognia, rzucam flesza i napierdalam wszystkich jak leci, bo wiem, że potrafię szybko się ruszać, potrafię jakby szybko się patrzeć, potrafię szybko nakierować. No, ale to jest właśnie CS-owe myślenie. No tak. Ja gram tankiem, a nie kampię. Jakby w Apexie no są ludzie, którzy kampią, ale ciężko jest kampić. Jakby musisz bić sobie poziom zbroi. Jak masz poziom zbroi, to w endgame'ie masz jakby większą szansę, tak? Czyli no tak. Jakby musisz biegać, żeby spotkać inny team i ich napieprzać po prostu. No jakby tank ma tam funkcję bardziej takiej, że buduje osłony albo
wspomaga jakoś team, że zadaje obrażenia dodatkowe przez jakieś rzeczy, które zostawił, to jest tank w Apexie. No, znaczy... To też jest ciężko tak, powiedzieć, zacząłem grać tank... taką postacią, która nazywa się Rampart. No bo... Ona jest tankiem. Ona stawia takie osłony, jakby takie bariery, chłopie. No wiem, i pamiętam. Możesz strzelać przez nie, dostajesz boosta do damage'a. Ale w ciebie nikt nie może strzelić przez tą osłonę. No to chyba, pamiętam. Że zada ileś tam damage'a, ona się rozwala, nie? No tak, to pokazywać. Ale mało właśnie... tego, wyciąga minigana na ulcie, chłopie, i napierdziela z minigana. No właśnie, to też jest to, że w CS-ie każdy ma tyle samo życia. A jednak w Apexie, czy w większości takich gier... Tank na ogół jest wolny, ma 3 razy więcej health'a niż powinien mieć i ma jakąś tarczę przenośną i tyle. No dobra, no ale masz na przykład szturm, który ma dodatkowe dodatkowego boosta do damage'a. I no tak, tak jak się spotka tank ze szturmem, no to, są no to wyrównane. Powiedzmy są wyrównane, tak? No tak. Plus do tego masz, nie wiem, coś pokroju szybka postać, nie wiem, załóżmy ninja. On się bardzo szybko rusza, ale bardzo mało damage'a zadaje i ma bardzo mało health'a. No to on, załóżmy, obejdzie po prostu tego tanka, zacznie go napierdalać w plecy i ucieknie. Zanim ten tank w ogóle ogarnie co, jak, gdzie i po co, nie? No i to jest właśnie Apex. Masz tyle postaci. No tak. Każda ma różnorodne skille, każda ma inne pasywki. Jakby... Trzeba grać. Ja ci powiem, każda postać, jaką ma umiejętność, co robi i tak dalej. No tak, no bo wiesz, no jakby... No ale gram już... Ze 2-3 lata w Apexa. Ze 2 bardziej. Nie wiem, bo grałem, potem miałem przerwę, potem znowu grałem, teraz. A nie, bo ty grałeś jeszcze w Apexa na Playce. No grałem na Playce. No to nie, to już spokojnie ponad 2 lata. No. No. Dobra. Wow, półtorej godziny. Macie ten bonusowy jakby... odcinek. Jakby, no właśnie, bo ja tak patrzę cały czas na ten monitor, tak... To był bardziej odcinek, gdzie my się większość czasu kłóciliśmy. Znaczy, to było bardziej na zasadzie, że ja chcę coś wytłumaczyć... Ale ja też chcę coś wytłumaczyć. Ty chcesz coś wytłumaczyć, mimo tego, że chcemy podobną rzecz powiedzieć, tylko ja chcę to fajnie rozwinąć, po czym ty się wpierdalasz i ja nie daję, nie mam jak się no rozwinąć. No nie, no bo jak ty coś tłumaczyłeś, to ja chciałem dodać szybko, krótką informację do tego, co powiedziałeś. Ja właśnie nie chcę szybko, krótko, tylko właśnie chcę powoli. No bo ale ja, tak, ale bo jak ja już słyszę, ja już znam cię, jak ty mówisz i ty zaraz przejdziesz na następną rzecz, więc chcę szybko dodać informację do tej rzeczy, żebym potem nie musiał tego wszystkiego pamiętać, bo to będzie bez sensu. Dobra, elo, słyszymy się za tydzień. Nara. Do widzenia. Pa, pa.